Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Sobota 1 kwietnia, zbliża się godzina 15, ale nie jest to prima aprilis, zbliża się bowiem czas meczu 22. kolejki pierwszej grupy trzeciej ligi, w którym to Jagiellonia 2 Białystok podejmie również inny zespół rezerw grający na tym poziomie, czyli zespół ŁKS Łódź. Z boiska przy ulicy Elewatorskiej wita Państwa bardzo serdecznie Emil Kamiński, Jaga TV. Czekamy już na wyjście obu drużyn. W tej chwili właśnie to się dzieje. Sędziowie wyprowadzają obie jedenastki na murawę, tak więc za 2-3 minuty rozpocznie się to spotkanie. A skoro czekamy już na pierwszy gwizdek, czas na przedstawienie składów. Jagiellonia Białystok mecz rozpocznie w składzie. W bramce Sławomir Abramowicz, dalej w obronie Patryk Czerech, Jakub Orpik, a także Szymon Pankiewicz. Na bokach obejrzymy Kamila Huczkę, a także Mikołaja Wasilewskiego. W środku pola zagrają Oliwier Wojciechowski, Dominik Kobus, a także pozostali zawodnicy, czyli Bartosz Wiktoruk, Radosław Zyśk oraz Michał Samborski. Tak więc Jagiellonia 2 Białystok w ustawieniu 3-4-3, jeżeli zaś chodzi o naszych przeciwników. W bramce Tomasz Kucharski, a dalej Mateusz Bąkowicz, Aleksander Ślęzak, Grzegorz Glapka, Damian Nowacki, Oskar Koprowski, Ricardo Gonsalves do Nascimento, Łukasz Dynel, Jan Łabęcki, Jowin Radziński, a także były zawodnik Jagiellonii Białystok Jakub Tosik z numerem 24. Na ławce rezerwowych w Jagiellonii są Bartek Żynel, a poza nim Eryk Matus, Oskar Lipiński, Jakub Burkowski, dla którego może to być debiut na poziomie trzeciej ligi, Damian Wojdakowski, Kacper Tabiś, Miłosz Kurzydłowski, a także Mateusz Malec. Natomiast jeżeli chodzi o zespół z Łodzi, na ławce trener Marcin Matysiak posadził Szymona Łyskawkę, Igora Lambrechta, Wiktora Kościuka, Wae Macankiana, Jakuba Piotrowskiego, Antoniego Młynarczyka, Jędrzeja Zająca, Mikołaja Lipnia, a także Adriana Czypickiego. Widzimy już, że Jagiellonia wybrała połowę, tak więc grę będzie zaczynał Radek Zyśk, obok niego również ustawiony Michał Samborski, tak więc ten nasz duet napastników. Jeszcze będzie takie kółeczko, którego celem będzie jakby takie dodatkowe zmotywowanie się naszych zawodników. Jagiellonia Białystok już tradycyjnie w ustawieniu z trzema defensorami, dwóch nominalnych obrońców środkowych, czyli Dominik Kobus, a także Patryk Czerech, no i grający trochę z konieczności na tej pozycji Kuba Orpik. Trochę z konieczności dlatego, że jak już wiemy, po poważnej operacji jest Michał Ozga, który zerwał więzadła poboczne w przedostatnim meczu rezerw Jagiellonii Białystok. No i teraz no, na pewno będzie musiał trochę poczekać, aż wróci do pełni zdrowia, do pełnej sprawności. Natomiast cały czas z urazem, a w zasadzie z rehabilitacją boryka się Hikaru Matsui, a zatem tutaj takie właśnie
ustawienie. No i na wahadłach Kamil Huczko, a także Szymon Pankiewicz. Jesteśmy zatem ciekawi, jak będzie wyglądała drużyna Jagiellonii 2 Białystok. Jeżeli chodzi o ŁKS, ŁKS tradycyjnie już czterech obrońców z tyłu, dwóch nominalnych środkowych pomocników. Takie ustawienie trochę 4-2-4 w fazie ataku, 4-4-2 w fazie obrony. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie stosowane częściej jedno, czy częściej drugie ustawienie. To oczywiście kwestia taka już taktyczna, dla, jak to się mówi, dla koneserów. My zaś czekamy na pierwszy gwizdek, który właśnie rozbrzmiał i zaczynają Jagiellończycy, a konkretnie Bartosz Wiktoruk oddaje piłkę Kubie Orpikowi. Kuba Orpik do Dominika Kubusa, który był bardzo chwalony za ostatni mecz z Olimpią Zambrów. Tak, dokładnie z Olimpią Zambrów, ponieważ później żółto-czerwoni mieli przełożony mecz ze względu na powołanie właśnie chociażby wyżej wspomnianego Dominika Kubusa do reprezentacji, w efekcie czego Jagiellonia ma o jeden mecz rozegrany mniej. Natomiast mimo tego żółto-czerwoni z tym jednym meczem mniej zajmują ósme miejsce i niezależnie od dzisiejszego wyniku na tym ósmym miejscu powstaną, ponieważ w przypadku wygranej mogą zwiększyć swój dorobek do 35 punktów. No ale o tym za chwilę, bo teraz Pankiewicz podanie w pole karne. Tu jest Wasilewski, obija nogi defensora ŁKS Łódź, a konkretnie Aleksandra Ślęzaka. Kapitan ŁKS-u wybija piłkę na rzut rożny i będziemy mieli pierwszy korner w tym spotkaniu już w pierwszej minucie. Do narożnika boiska zbliża się Bartosz Wiktoruk. Były zawodnik, między innymi Villarreal, za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne ŁKS-u 2 Łódź. A dodajmy, że przed tygodniem Bartek wystąpił, zaliczył taki swój nieformalny debiut w pierwszym zespole. Był to sparing z Widzewem Łódź, tam jednak Jagiellonia przegrała 0-2. Teraz Wiktoruk centruje w pole karne. Tu był Kubus, gol! Jest bramka! Druga minuta! I co za dośrodkowanie! I bramka dla Jagiellonii Białystok. Niefortunna interwencja któregoś z zawodników ŁKS-u Łódź. I piłka ląduje w bramce Łodzia. No zatem już druga minuta i żółto-czerwoni prowadzą 1-0 po golu samobójczym. Tylko w tej chwili nie powiem Państwu dokładnie, kto był tym niefortunnym strzelcem dla drużyny łódzkiej. Niemniej nie ma to większego znaczenia, ponieważ Jagiellonia prowadzi. I teraz pytanie, co się będzie działo dalej, bo mamy do końca meczu z doliczonym czasem na pewno jeszcze 90 minut i tu się jeszcze wiele może wydarzyć. A zatem gospodarze prowadzą goście, wznawiają grę. I teraz kapitan łódzkiej drużyny zagrywa na prawą stronę. Tam jednak świetnie przejęcie Orpika, Patryka Czerecha. Czerech natychmiast do przodu, do Samborskiego. Ale ta śliska nawierzchnia daje o sobie znać. Domagają się jeszcze pozycji spalonej nasi zawodnicy. Ale sędzia jednak pozostaje niewzruszony. Gra przerwana, ponieważ faulowany był Szymon Pankiewicz. Wracam jednak do mojej poprzedniej myśli, którą rozpocząłem jeszcze przed tym feralnym rzutem rożnym. Otóż Jagiellonia Białystok ma o jeden mecz rozegrany mniej. Ma dokładnie 20 spotkań na swoim koncie. Żółto-czerwoni mieli zagrać w Elblągu z Konkordią, ale wiadomo, że ze względu właśnie na powołanie dla Dominika ten mecz nie został rozegrany. Tak więc Jagiellonia to spotkanie zostanie rozegrane pod koniec kwietnia, dokładnie 26 kwietnia. Natomiast, tak jak mówiłem, niezależnie od wyniku, Jagiellonia 2 Białystok zajmuje w tej chwili ósme miejsce w tabeli trzeciej ligi. Na tym ósmym miejscu pozostanie, ponieważ taki sam bilans punktowy mają rezerwy Legii, natomiast rezerwy Legii mają znacznie gorszy bilans bramkowy. Ale teraz, proszę Państwa, ciekawa sytuacja, bo w przypadku, gdyby udało się Jagiellonii zdobyć dzisiaj 3 punkty, Jagiellonia będzie miała 35 oczek i w tej sytuacji jej strata do czwartego ŁKS-u będzie wynosiła 2 oczka. A dodajmy, ŁKS jest czwarty, ma dokładnie tyle samo punktów, co piąta Legionowia, szósty Świt czy siódma Lechia Tomaszów Mazowiecki, tak więc tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno i w przypadku wygranej żółto-czerwoni będą tracili nie tylko 2 punkty do czwartego ŁKS-u, ale 3 nawet do trzeciej Unii Skierniewice. A zatem tutaj tak naprawdę no jest szansa, żeby doskoczyć do tej czołówki tabeli trzeciej ligi. Zobaczymy oczywiście, jak to się potoczy, ponieważ mamy dopiero zaczęła się piąta minuta meczu, a zatem tutaj naprawdę się jeszcze wiele może wydarzyć.
Zobaczymy, jak żółto-czerwoni zareagują na strzelonego gola. Przede wszystkim, jak zareaguje drużyna z Łodzi na gola straconego. Bilans ŁKS-u w meczach wyjazdowych w tym sezonie, no delikatnie mówiąc, nie porywa. Łodzianie zdobyli w delegacji, odnieśli 4 zwycięstwa, wywalczyli 2 remisy, a także ponieśli 4 porażki. Bilans bramkowy 20-11, natomiast ŁKS wyraźnie drużyna własnego boiska, gdzie odniosła aż 7 zwycięstw. Jagiellonia znowuż, jeżeli chodzi o mecze u siebie, 5 zwycięstw, 2 remisy, 3 porażki, aczkolwiek dodajmy, że te 3 porażki miały miejsce raczej w pierwszej części sezonu, tak więc w ostatnich meczach Jagiellonia u siebie raczej nie traci punktów. Zobaczymy zatem, czy ta statystyka znajdzie odzwierciedlenie w dzisiejszym spotkaniu. No warto też zwrócić uwagę na to, że ŁKS w meczach wyjazdowych naprawdę nieźle się prezentował, bo kiedy już wygrywał, to wygrywał naprawdę wysoko, jak chociażby 4-0 w Ostródzie, czy 2-1 w Sieradzu, 2-1 także w... czy chociażby 7-0 na wyjeździe z Legią Warszawa, tak więc tutaj chociażby tym meczem właśnie drużyna ŁKS-u 2 nabiła sobie tę statystykę strzelecką, jeżeli chodzi o mecze wyjazdowe, gdzie ten bilans ma zdecydowanie bardziej wyrównany. W ostatnim meczu ŁKS 2 Łódź, grając u siebie, pokonał Legionowie 3-2, tak więc tam cały czas w czubie się mocno kotłuje. Z tego co wiemy, teraz swój mecz przegrała także Pogoń Grodzisk Mazowiecki, tam na zespół z Grodziska mocno naciera mławianka Mława. No i dodajmy tylko, że w przypadku wygranej Jagiellonia 2 Białystok traciłaby do tejże Pogoni 8 punktów, chociaż no raczej oczywiście nikt tutaj nie wymaga od drużyny trenera Siemieńca awansu do drugiej ligi, niemniej jednak zakręcenie się na tak wysokiej pozycji byłoby niewątpliwie sporym osiągnięciem dla tych młodych chłopaków, gdzie przypomnijmy, średnia wieku Jagiellonii w tym dzisiejszym meczu to jest nieco ponad 20 lat, a zatem bardzo, bardzo młody zespół, który tak naprawdę dopiero co zbiera doświadczenie w piłce seniorskiej. Dla części zawodników, jak chociażby dla Dominika Kobusa, są to w ogóle pierwsze występy na poziomie seniorskim. Zobaczymy, jak jego kariera będzie się rozwijała. A my tymczasem musimy bronić się przed stałym fragmentem dośrodkowania w nasze pole karne. No i teraz zapachniało golem samobójczym, ale dla Jagiellonii Białystok zawodnik, bowiem ŁKS Łódź po dośrodkowaniu z rzutu wolnego po takim dosyć niezłej centrze. Jakub Tosik wyskoczył najwyżej w naszym polu karnym, uderzył głową, piłka odbiła się jeszcze od Michała Samborskiego, no i Michał, który zazwyczaj szaleje, który zazwyczaj robi różnicę w polu karnym rywala, no teraz omal nie pokonał Sławka Abramowicza. 8 minuta, rzut rożny dla drużyny z Łodzi. Wycofanie piłki przed 16 metr, ale tutaj dobre przejęcie przez Samborskiego. Jest jeszcze Wasilewski. No Wasilewski trochę ekwilibrystycznie próbował tę piłkę odbijać, ale nie do końca mu to wyszło. Tak więc cały czas Łodzianie przy piłce. Jakub Tosik. Tosik, taka cięta róża w nasze pole karne. I jest wyrównanie, a zatem mamy szybkie wyrównanie w wykonaniu łódzkiej drużyny. Zastanawiałem się, w jaki sposób zareaguje zespół ŁKS Łódź na tego gola samobójczego. No zareagował bardzo szybko, bo już w 8 minucie drużyna z Łodzi za sprawą Łukasza Dynela doprowadza do wyrównania. Wszystko zaczęło się od tego zagrania Jakuba Tosika w nasze pole karne. Potem zgranie piłki głową wzdłuż naszej bramki i tak naprawdę Dynel już do pustej bramki wsadził piłkę, no tak mówiąc bardzo obrazowo, bardzo, bardzo kolokwialnie. Dodajmy tylko, że dla zawodnika łódzkiej drużyny jest to trzeci gol w tym sezonie. Zawodnik, który dopiero czwarty raz w tym sezonie zaczyna mecze w wyjściowej jedenastce, tak więc ma już na koncie Dynel trzecią bramkę. No i zobaczymy, jak to trafienie na niego podziała. 26-latek, wysoki, 193 cm wzrostu. Poza tymi bramkami jedna asysta jeszcze i jedna żółta kartka w jego dorobku.
I teraz właśnie Dynel w walce z Dominikiem Kobusem walczy. Biegnie teraz Dominik Kobus, który ostatnio był powołany do reprezentacji. Teraz jednak Dynel wygrywa pojedynek z Kobusem. Jeszcze brawo dla Patryka Czerecha. Moi mają pretensje, zasłużone moim zdaniem, do arbitra zawodnicy Jagiellonii, domagając się odgwizdania faulu na Dominiku Kobusie, aczkolwiek pamiętajmy, że w meczach trzeciej ligi nie ma VAR-u, tak więc tutaj tak naprawdę co powie sędzia, to jest decyzją wiążącą, nie ma, jak to się mówi, takiej poduszki ratunkowej, nie ma możliwości jakby zmiany tej decyzji. No i teraz będzie wznawianie gry Sławomir Abramowicz, który niedawno świętował awans do Mistrzostw Europy U19. Przypomnijmy, że wspólnie z Miłoszem Matysikiem, wspólnie z Kubą Lewickim świętował awans na ostatnim turnieju, a zatem Polska po wielu, wielu latach przerwy, po 20 latach przerwy ponownie zameldowała się w gronie 8 najlepszych drużyn Europy w kategorii wiekowej Under 20. Dodajmy, że na tym turnieju zabraknie kilku renomowanych drużyn, zabraknie chociażby Francuzów, oczywiście będą Włosi, będą Portugalczycy, będą Hiszpanie, tak więc to nie jest tak, że tam awansowały same tak zwane słabe zespoły, ale to też są chociażby Islandczycy, są Norwegowie, są Grecy, więc na pewno są drużyny, z którymi będzie można powalczyć i być może, tak jak powiedział wczoraj Kuba Lewicki, jedziemy tam, żeby powalczyć. No rok temu jego drużyna, reprezentacja w kategorii U17 trafiła do grupy z Holandią, z Francją. Tam wiadomo, zbyt dużej możliwości do tak zwanego powalczenia nie było, ponieważ już pierwszy mecz grany przez Polaków 1-6 z trójkolorowymi w zasadzie zamknął drogę biało-czerwonym do awansu. No ale teraz jest szansa do jakiejś tam rehabilitacji. Tymczasem teraz Zyśk strzela i broni bramkarz. Tam piłka, zdaje się, odbiła się od któregoś z defensorów na ŁKS Łódź. Jeszcze jednak nogami skutecznie interweniował Tomasz Kucharski, młodzieżowiec w bramce ŁKS-u, który w tym sezonie, dla którego w tym sezonie jest to trzeci mecz w drużynie z Łodzi. A wracając jeszcze do tych Mistrzostw Europy, do turnieju, który odbędzie się w maju, niedługo bowiem losowanie, dosłownie w ciągu najbliższych dni, losowanie grupy finałowych, dowiemy się zatem, z kim zagrają Polacy o medale. Miejmy oczywiście nadzieję, że tym razem los okaże się bardziej łaskawy, że uda nam się uniknąć tych najmocniejszych drużyn, że jeżeli mamy z nimi rywalizować, to może już w późniejszej fazie turnieju. Chociaż z drugiej strony, jeżeli uczyć się to tylko od najlepszych, tak jak powiedział Kuba Lewicki, w ciągu roku ten jego rozwój piłkarski bardzo się rozwinął. Wspominam go nie bez kozery, ponieważ Kuba był jednym z tych zawodników, który zaczynał w wyjściowym składzie mecz Jagiellonii 2 z ŁKS-em 2 Białystok, który odbywał się w sierpniu ubiegłego roku. Mecz wtedy zakończył się remisem 2-2. No dzisiaj Kuba Lewicki jest jednym z tych, może nie pewniaków, ale zawodników, którzy mogą liczyć na zaufanie trenera Macieja Stolarczyka i raczej tego zaufania nie zawodzi pewny punkt drużyny, naszej drużyny żółto-czerwonej, która w poniedziałek zmierzy się w Ekstraklasie w meczu o punkty na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Mielcu z tamtejszą Stalą. No ale zanim to się odbędzie, dzisiaj przy Elewatorskiej Jagiellonia 2 Białystok mierzy się z ŁKS-em Łódź. Teraz rozciągnięcie gry na lewą stronę. Tam jednak do piłki nie zdążył Mikołaj Wasilewski. A może by i zdążył, gdyby jednak nie skuteczna obecność Mateusza Bąkowicza. 22-letni prawy defensor teraz skutecznie zablokował Mikołaja Wasilewskiego. Starcie dwóch równolatków, dwóch 22-latków na korzyść tego w czarnej koszulce. Zatem Mateusz Bąkowicz dobrze, skutecznie zablokował nabiegającego Mikołaja Wasilewskiego. A zespół z Łodzi w tej chwili przy piłce, chociaż nie podnosi się z placu gry. Jeden z zawodników łódzkiego zespołu tak próbuje rozszyfrować. Tak, jest to Kuba Tosik. Chociaż powoli, gdzieś tam trzyma się za udo. No, wydaje się, że zawodnik, który spędził w Jagiellonii sezon 2013-2014, będzie w stanie kontynuować spotkanie. No, dodajmy, że Kuba Tosik trafił tutaj wspólnie z trenerem Piotrem Stokowcem, kiedy ten odchodził z Polonii Warszawa. Wtedy właśnie zabrał ze sobą paru zawodników, jak chociażby Martina Barana, jak chociażby właśnie Kubę Tosika. No, w przypadku Kuby jego przygoda z Jagiellonią trwała tylko jeden sezon.
Część, no, był tak rzucany po tych pozycjach, raz grał jako defensywny pomocnik, raz jako lewy obrońca, czasami także na innych pozycjach był próbowany, no i tam mam wrażenie, że ta zmiana pozycji niekoniecznie mu służyła, no ale kiedy trafił już z Jagiellonii do Zagłębia Lubin, no to tam wyraźnie okrzepł, przede wszystkim wyraźnie zyskał pewność siebie, no i chociażby w sezonie 2015-16 wspólnie z Miedziowymi wywalczył trzecie miejsce w lidze, awansując do rozgrywek Ligi Europy. Natomiast także Kuba ma na swoim koncie dwa występy w reprezentacji Polski. Miało to miejsce oj, dawno temu. Podejrzewam, że niektórzy z oglądających tę transmisję jeszcze nie było na świecie. Był to rok 2010, kiedy drużyna Polski prowadzona przez Franciszka Smudę uczestniczyła w takim dziwnym tworze azjatyckim turnieju o Puchar Króla Tajlandii. Tam Kuba wystąpił w meczach przeciwko Danii, a także przeciwko gospodarzom turnieju, przeciwko Tajom. Dodajmy, że przeciwko tymże Tajom także zaliczył asystę przy jednej z bramek. Wówczas, no, dodajmy, że w tamtej reprezentacji grali chociażby tacy zawodnicy jak Robert Lewandowski, Sławomir Peszko, czy jeszcze chociażby wtedy Kuba grał u boku chociażby Tomasza Bandrowskiego, innego eks-Jagiellończyka, którego zresztą później spotkał w Jagiellonii właśnie we wspomnianym sezonie 2013-2014, kiedy obaj byli już zawodnikami w żółto-czerwonym trykocie, no ale po tym sezonie także obaj odeszli stąd. Tomek już ma zakończoną karierę, zresztą bardzo serdecznie go pozdrawiamy, jeżeli nas ogląda, natomiast Kuba, jak widzimy, jeszcze tutaj te ostatnie lata swojej kariery spędza w Łodzi, zresztą niedaleko stamtąd pochodzi, z Zalowa, miejscowość od Zalona niedaleko od Łodzi, tak więc no, z pewnością dla niego powrót z rodzinnej strony jest czymś ważnym, istotnym, niewątpliwie, tak więc no, oczywiście no, życzymy Kubie wszystkiego dobrego, ale już po meczu z nami, jeżeli chodzi oczywiście o kwestie sportowe, bo jeżeli chodzi o kwestie pozasportowe, naturalnie życzymy wszystkim wszystkiego dobrego. Tymczasem Jagiellonia ma rzut rożny, jest ustawiony w narożniku Kamil Huczko w polu karnym. Tak patrzę, 3, 4, 5 rosłych, wysokich Jagiellończyków. Jest Dominik Kobus, jest Patryk Czerech, jest Michał Samborski, jest Kuba Orpik. No są zawodnicy, którzy... No jest oczywiście też Radek Zyśk, tak więc są zawodnicy, którzy potrafią grać głową. Zobaczymy, jak zachowają się przy tym stałym fragmencie gry. Jeden rzut rożny przyniósł nam bramkę, czy drugi też nam przyniesie gola? Huczko centra w pole karne, ale mam wrażenie, że zbyt blisko bramki, zbyt głębokie dośrodkowanie. Jeszcze próba takiego zgrania piłki przez Jakuba Orpika, ale niestety to nie wyszło i zawodnik urodzony w 2003 roku nie zgrał piłki koledze. Jeszcze jedna centra, tym razem dośrodkowywał Michał Samborski, ale tym razem skuteczna interwencja oznaczonego numerem 10 Damiana Nowackiego i doświadczony, bo 25-letni zawodnik parę dni temu obchodził swoje 25. urodziny, tak więc Damian, wszystkiego najlepszego, skutecznie interweniował we własnym polu karnym, wybijając piłkę na rzut rożny i jeszcze jeden zatem korner, jeszcze jedno dośrodkowanie w 17 minucie, w zasadzie w 18 minucie z narożnika boiska. A kto dośrodkowuje? Bartosz Wiktoruk, czyli ten, który miał tak duży udział przy pierwszej i w zasadzie na razie jedynej bramce dla Jagiellonii Białystok. Centra Wiktoruka w pole karne, tam jest Kobus, jeszcze jest Wasilewski, strzela, ale tym razem dobrze interweniuje Tomasz Kucharski. Teraz wycofanie piłki, która toczyła się przy linii bocznej, obite nogi Kamila Huczki, a tym, który tak skutecznie interweniował, oznaczony numerem 11, Jan Łabęcki. Łodzianie budują akcję od tyłu, zagranie do Jakuba Tosika, który w tej chwili podszedł bardzo głęboko, aby przetransportować piłkę na prawą stronę. No ale też dobrze, skutecznie blokuje akcję Szymon Pankiewicz do spółki ze swoim rówieśnikiem, z Mikołajem Wasilewskim, a zatem raz jeszcze ze środkowej strefy boiska piłka wyprowadzona takim dalekim podaniem w okolice naszego pola karnego. Tam piłki nie zgarnął Oliver Wojciechowski. Teraz będzie grać w naszym polu karnym. Brawo jednak Sławomir Abramowicz! I proszę Państwa, cóż to była za okazja. Świetną szansę na wyprowadzenie ŁKS-u, na wyprowadzenie ŁKS-u
na prowadzenie miał grający z numerem 20 Ricardo Gonçalves do Nascimento. Natomiast tak, wiem, że brzmi to bardzo egzotycznie nazwisko, natomiast dodajmy, że jest to Polak urodzony w Szczecinie, natomiast zawodnik mający także obywatelstwo brazylijskie, no, w tej sytuacji zmarnował doskonałą okazję dla ŁKS-u, aby to ŁKS od 19 minuty prowadził w tym meczu, natomiast dodajmy, jeżeli chodzi o samego pechowego strzelca, sam Gonçalves, 19-latek, który w tym sezonie już jest to jego 19 mecz w trzeciej lidze w drużynie rezerw ŁKS-u, wychowanek Lechii Gdańsk, później chociażby Widzew, a od tego sezonu ŁKS. I teraz właśnie do niego podanie do Gonçalvesa, będzie strzelał, nie przyjmuje piłkę, strzela i znowu, no w ciągu minuty, dwie dobre zmarnowane sytuacje, chociaż gdyby ta raz piłka wpadła do bramki, gol nie zostałby uznany, ponieważ sędzia dopatrzył się pozycji spalonej, ale dwa takie naprawdę poważne ostrzeżenia dla żółto-czerwonych na przestrzeni kilkudziesięciu sekund. Najpierw ta sytuacja, kiedy Sławek Abramowicz odbił piłkę, zabrakło asekuracji na tym siódmym, ósmym metrze, żeby po prostu piłkę wybić, żeby nie było żadnego stresu, żeby nie było żadnych nerwów. No tam Gonçalves miał przed sobą w zasadzie pustą bramkę i przestrzelił. No i teraz Gonçalves w sytuacji sam na sam uderza obok bramki, aczkolwiek dodajmy właśnie, że gol, nawet gdyby padł, nie zostałby uznany, ponieważ zdaniem arbitra zawodnik mający podwójne obywatelstwo znajdował się na pozycji spalonej, ale właśnie kolejne ostrzeżenia dla żółto-czerwonych, że no, musimy się panowie troszeczkę obudzić, musimy troszeczkę zacząć grać, no tym bardziej teraz kolejny raz opatrywany zawodnik. Patryk Czerech, czyli ten, który przed dwoma tygodniami w meczu z Olimpią Zambrów musiał przedwcześnie opuścić boisko, jeszcze w pierwszej połowie dodajmy, natomiast jeżeli chodzi o ławkę rezerwową, ławkę rezerwowych w Jagiellonii Białystok, no tutaj jeżeli chodzi o środek obrony, zbyt dużego, znaczy no wybór jest, akurat jest Miłosz Kurzydłowski, jest Kuba Burkowski, tylko dodajmy tak, Miłosz Kurzydłowski no miał za sobą poważną kontuzję i tak naprawdę od dłuższego czasu jest bez występu, Kuba Burkowski jeszcze bez w ogóle gry w seniorskim futbolu, jeżeli chodzi o mecze mistrzowskie, tak więc tak naprawdę tutaj no, pytanie, czy trener Adrian Siemieniec postawiłby na środkowego obrońcę, któremu jednak brakuje ogrania, czy jednak na przykład cofnąłby Szymona Pankiewicza na środek obrony, jako powiedzmy takiego półlewego defensora. Teraz dobra znowu interwencja Sławomira Abramowicza. No widać wyraźnie, że Jagiellonia przegrywa środek pola. Widać wyraźnie, że nie możemy tutaj spokojnie rozegrać dwóch, trzech podań. Tak jak teraz wściekle atakowani nasi zawodnicy. I już pretensje ma Bartek Wiktoruk do swoich kolegów. Krzyczy, panowie, no pokażcie mi się do gry, z kim ja mam grać. I zobaczcie, jak głęboko ustawione jest w tej chwili Jagiellonia. Jak wysoko podchodzi ŁKS, żeby tylko piłkę odebrać i zmusić żółto-czerwonych właśnie do defensywy. Teraz Jakub Orpik tutaj cofnięty. Jako środkowy wręcz pomocnik jest Michał Samborski, ale strata. Dobry odbiór Łabęckiego i teraz Nascimento, ale teraz odbiór Samborskiego i wściekły Michał od razu podchodzi do sędziego. Mówi mu bardzo ekspresyjnie, że się nie zdarza, że się nie zgadza z tą interpretacją arbitra, ale sędzia pozostaje niewzruszona. Zatem ŁKS będzie miał rzut wolny, odległość od pola karnego, no tak mniej więcej 10, może 11 metrów, a zatem suma summarum od bramki, no mniej więcej 30 metrów. Czy będzie to szansa na bezpośrednie uderzenie? Chyba raczej nie. Raczej możemy spodziewać się dośrodkowania, ewentualnie krótkiego rozegrania i później, czy próby strzału, czy próby rozegrania, czy próby dośrodkowania, to już oczywiście będzie zależało od samego autora, od samego zawodnika. Natomiast w tej chwili taka dosyć długa narada widać między Gonçalvesem a Jovidem Radzińskim i zobaczymy. Chyba Gonçalves będzie dośrodkowywał, a jednak nie. Krótkie rozegranie do Tosika i teraz Tosik w pole karne, ale do piłki nie zdążył dojść Grzegorz Glapka. Natomiast jeszcze tam piłka po drodze musiała otrzeć się o któregoś ze zawodników Jagiellonii Białystok i zespół ŁKS-u. Ma jeszcze rzut rożny, 23 minuta meczu. No zdecydowanie dobry okres gry naszych adwersarzy. Jagiellonia Białystok przypomina takiego trafionego boksera, który teraz musi troszeczkę się ocknąć po takim uderzeniu. Teraz dobrze piłkę na 10 metrze czyści Patryk Czerech. Jeszcze strzał. Zbity jednak przez zawodników. No i jest na spalonym Gonçalves. Któryś z piłkarzy ŁKS-u krzyczał: zostaw to, zostaw. No ale chyba mający podwójne obywatelstwo piłkarz ŁKS-u nie do końca usłyszał, czy może zrozumiał,
bardziej chyba jednak nie usłyszał podpowiedzi kolegi w efekcie Jagiellonia zyskała piłkę, ale zwróćcie Państwo uwagę, jak wysoko ustawiony jest ŁKS. Właśnie strzelec gola Łukasz Dynel, czy Gonsalves, czy Jakub Tosik, czy nawet grający z numerem 23 Jowin Radziński. Jagiellonia ma rzut wolny przed własnym polem karnym. Co za problem? Proszę bardzo, podchodzimy wysoko, ale teraz uda się może wyprowadzić jakąś kontrę. Jest Szymon Pankiewicz przewracany, będzie rzut wolny dla Jagiellonii. Już od dobrych kilku minut nie gościliśmy pod polem karnym naszych przeciwników. Może teraz jakiś stały fragment gry, może teraz jakieś rozegrania. Przede wszystkim poszanowanie piłki, utrzymanie się przy niej, bo to jest bardzo ważne, żeby zyskać takiej pewności siebie jednym, drugim, trzecim, czwartym podaniem, żeby oddalić przeciwnika od własnego pola karnego. My zobaczymy tylko, czy to się uda żółto-czerwonym. Bartosz Wiktoruk ustawiony przy piłce, obok niego Mikołaj Wasilewski. Coś tam jeszcze mówią między sobą zawodnicy ŁKS Łódź. Podejrzewam, że będzie próba być może szybkiego przyjęcia i wyprowadzenia groźnej kontry, bo praktycznie cała Jaga na 30 metrów od bramki łódzkiej drużyny. Jeszcze jest Patryk Czerech. Czerech, ładny zwód, będzie zagranie w pole karne, no ale tam siła złego na jednego nie miał szans Zyśk. Jeszcze teraz zagrywa Oliwier Wojciechowski, ale to chyba bardziej na to, żeby odbudować formację defensywną, chociaż zwróćcie Państwo uwagę, teraz Jagiellonia zostaje bardzo wysoko, nie cofa się na własną połowę, w zasadzie teraz Dominik Kobus, Kuba Orpik i Patryk Czerech, czyli ten nasz tercet środkowych obrońców ustawieni tak w okolicach linii środkowej boiska, a zatem tak jakby Jagiellonia teraz chciała zrobić to, co robił ŁKS przez ostatnich kilka minut i dalekie wybicie przez Kucharskiego na naszą połowę. Tu jednak skutecznie interweniuje Kobus, chociaż widać, że ma wyraźne problemy Dominik z tym wysokim Dynelem. Teraz Łabęcki do Tosika, Tosik zaś natychmiast do Radzińskiego i Radziński. Wycofanie. A tutaj Oskar Koprowski zagrywa do kapitana, do Ślęzaka. Już przy piłce jest Bąkowicz. Bąkowicz ponownie do Koprowskiego. I teraz mam wrażenie, że troszeczkę Jagiellonia jakby stała, jakby zastanawiała się, co mogą zrobić rywale. Myślę, że gdyby Radek Zyśk teraz podszedł wyżej, zaatakował, może zapresował przeciwnika, ten musiałby przede wszystkim szybciej podjąć jakąś decyzję, a tymczasem pozwalamy chyba tym takim dosyć statycznym atakowaniem, tym takim dosyć statycznym pressingiem, pozwalamy rywalom na to, aby ci spokojnie się ustawili, być może nawet przygotowali kontrę. Teraz właśnie dobre podejście Radka pod Tosika i jeszcze brawo Michał Samborski i świetnie właśnie teraz wyprzedzenie rywala przez Jakuba Orpika. Już rusza Szymon Pankiewicz w środku pola. Utrzymał się przy piłce mimo asysty dwóch przeciwników. Pankiewicz do środka pola, gdzie jest Wiktoruk. Wiktoruk, jest Samborski. Samborski, dwóch rywali obok siebie. Teraz Zyśk! 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 Ajajajajaj, Radek, dlaczego w środek pola? To można było tutaj kusić się o uderzenie w boczny sektor bramki, gdzieś przy słupku, sprawdzić na ile tak zwane kocie ruchy ma Tomasz Kucharski, czy byłby w stanie skutecznie rzucić się w boczną strefę boiska. Ależ okazję miał Radek Zyśk w tej sytuacji, ale właśnie o to, o czym mówiłem, to wysokie podejście pressingiem zmusza rywala do błędu i teraz Bartosz Wiktoruk do boku do Szymona Pankiewicza. Pankiewicz zaś do środka do Dominika Kobusa, kończący w tym roku 18 lat zawodnik, oddaje piłkę Wiktorukowi. Wiktoruk zaś do Kobusa, Kobus do Orpika. Kuba Orpik, przerzut w kierunku Michała Samborskiego, no ale był między dwoma rywalami nasz piłkarz. Cóż z tego, skoro teraz świetny odbiór Oliwiera Wojciechowskiego i pada przed polem karnym Huczko. Kamil był faulowany przez zawodnika ŁKS-u. Będziemy zatem mieli rzut wolny w odległości może dwóch, może półtora metra od pola karnego ŁKS-u, a w zasadzie bardziej od narożnika pola karnego ŁKS-u. Tak więc nie jest to zbyt, chociaż dla zawodnika mającego dobrze ułożoną nogę, no ktoś mógł się jednak pokusić o bezpośredni strzał na tak zwany długi słupek. I czy to będzie Bartek Wiktoruk, bo tak trzyma bardzo pewnie piłkę, w swoich dłoniach, chociaż obok niego także Kamil Huczko, Kamil lewonożny zawodnik. Czyżby zdecydował się na bezpośrednie uderzenie, chociaż nie, Kamil wyraźnie już odchodzi, zostaje Bartek Wiktoruk.
coś tam jeszcze między sobą rozmawiają, coś tam jeszcze między sobą dyskutują. No zdaniem Bartka i zdaniem Kamila zbyt blisko ustawiony jest mur, ale zobaczymy, czy będzie bezpośredni strzał, czy będzie dośrodkowanie. Bartek Wiktoruk, ale jednak prosto w Tomasza Kucharskiego. I teraz wracający Wiktoruk ma, dobrze przyjmuje piłkę, obok niego Łabęcki, ale także za sekuracją zdążył Kamil Huczko. Zagranie do Pankiewicza, Pankiewicz zaś do Orpika. Orpik utrzymuje się przy piłce. Do Pankiewicza. Teraz jeszcze obite nogi przez Nascimento. Wiktoruk. I do przodu, tam jest Zyśk. Zyśk teraz mający na plecach rywala i faulował naszego napastnika, kapitan łódzkiej drużyny, Aleksander Ślęzak. No, doświadczony 30-letni zawodnik. Przerwał akcję Jagiellonii Białystok, a zatem no teraz ŁKS już znowu poza jednym dynelem, cała drużyna na własnej połowie i zapewne będzie szybka próba szybkiego odbioru piłki z próbą, podejrzewam, wyprowadzenia szybkiej kontry, ale Kuba Orpik do Patryka Czerecha. Czerech do Wiktoruka. Bardzo głęboko w tej sytuacji ustawiony jest nasz playmaker do Wojciechowskiego. Wojciechowski zaś podał piłkę Pankiewiczowi, który jednak traci ją przy linii bocznej na rzecz łódzkiego zawodnika. I Bąkowicz oddaje piłkę Aleksandrowi Ślęzakowi. Ślęzak do Bąkowicza. Bąkowicz naciskany przez Mikołaja Wasilewskiego, ale ponownie Ślęzak. Dominik Kobus, wydawało się, że przejmie piłkę, natomiast chwilę wcześniej dynel faulowany przez Jakuba Orpika i ŁKS odzyskał piłkę na własnej połowie. W 31 minucie, przypomnijmy, mamy remis 1-1, a to pokłosie wydarzeń z pierwszych 7 minut, kiedy to najpierw Jagiellonia objęła prowadzenie po samobójczym trafieniu jednego z zawodników ŁKS-u, a potem dosłownie 5 minut później dynel doprowadził do wyrównania, pakując piłkę do bramki Sławomira Abramowicza, dosłownie z najbliższej odległości. I będzie rzut rożny dla drużyny ŁKS Łódź. Tak więc tak mecz ma takie swoje fazy, kiedy najpierw częściej przy piłce są Jagiellończycy, później w kolejnych partiach, w kolejnych częściach, w kolejnych minutach tego meczu częściej przy piłce utrzymują się nasi rywale i teraz właśnie jest taki moment, kiedy to ŁKS podszedł wyżej, kiedy ŁKS chce zaatakować i kiedy ŁKS przede wszystkim będzie dążył do tego, żeby wyprowadzić swój zespół na prowadzenie. No mieli jedną znakomitą okazję, kiedy Ricardo Nascimento w zasadzie nie umieścił piłki w pustej siatce, ale także z drugiej strony świetną okazję zmarnował Radosław Zyśk, tak więc w tych sytuacjach także niewykorzystanych mamy póki co remis. Zobaczymy dośrodkowanie w nasze pole karne. Tutaj Sławomir Abramowicz odbija piłkę. Wiadomo, ciężko było w takim tłoku ją łapać. Jeszcze jedna centra i brawo tutaj dla Patryka Czerecha, który jeszcze był faulowany przez przeciwnika. A zatem upadł Patryk. Tam domagają się od sędziego interwencji nasi zawodnicy. Oj. Nie wygląda, proszę Państwa, to dobrze. Jak mówiłem, 2 tygodnie temu Patryk Czerech opuścił przez wcześnie plac gry w meczu z drużyną Olimpii Zambrów, no i oby teraz nie było to także potrzebne. Patrzę, kto tam się, czy ktoś tam się będzie jakoś rozgrzewał. Wstał na razie Kuba Burkowski, zawodnik, który do tej pory był pewniakiem w zespole trenera Marka Wasiluka. Zobaczymy, tam obok niego nasi fizjoterapeuci, przede wszystkim główny nasz fizjo, czyli Filip Jaworski. Zobaczymy, jaka będzie diagnoza, jaka będzie ocena tej sytuacji w przypadku Patryka Czerecha. Patryk Czerech, dodajmy, zawodnik, który w ubiegłym roku, dosłownie 12 miesięcy temu, w meczu z Pogonią Szczecin za kadencji Piotra Nowaka debiutował na poziomie ekstraklasy. Wtedy to Jagiellonia przegrała przy Słonecznej z Portowcami 1-2, natomiast już później drugi swój występ zanotował w meczu przeciwko Górnikowi Łęczna, gdzie już żółto-czerwoni wygrali 1-0, no i ma te dwa
występy w Ekstraklasie. Patryk Czerek schodzi, trzymając taką, no, taką lód przy skroni, ale miejmy nadzieję, że to nie jest nic poważnego i Patryk będzie w stanie kontynuować mecz. Na razie też nie widzę, żeby ktoś się rozgrzewał, więc chyba tak, Patryk będzie w stanie kontynuować mecz. Widać już wyraźnie, że biegnie do arbitra, chce pokazać tylko, że jest gotowy. Tak, to więc Jagiellonia już w 11, Patryk Czerech dołączył do kolegów i właśnie do niego kierowana piłka, ale obok przed nim stał Bartosz Wiktoruk i teraz właśnie jeszcze piłka zagrana do Czerecha. Czerech ładnie minął Łabęckiego. Co zrobi teraz rosły defensor, który może grać także na lewej obronie, chociażby przypomnimy, że w sezonie 2018-19 na tej pozycji był sprawdzany przez jeszcze trenera Ireneusza Mamrota, wówczas dołączył do zgrupowania w Belek w hotelu Suenio, kiedy jeszcze jako obiecujący junior, wtedy już mistrz Polski kategorii U17 z drużyną trenera Wojciecha Kobeszki. Dołączył do drużyny, no ale to na jakiś czas była jego jedyna przygoda z pierwszym zespołem. Później dopiero za kadencji Piotra Nowaka doczekał się swojej kolejnej szansy i od tak tamtej pory w zasadzie jest pewniakiem, jeżeli chodzi o środek obrony w drużynie rezerw Jagiellonii Białystok. Tymczasem próba rozegrania piłki, ale we wszystko wmieszał się Kuba Tosik, tak jakby chcąc przekazać: panowie, nie ma takiego pykania, nie ma takiego rozgrywania, ja wam pokażę. Wszedł, zaatakował piłkę, wybił ją na połowę, na naszą połowę i podobnie Sławomir Abramowicz, też można powiedzieć dwóch byłych zawodników Polonii Warszawa, ponieważ przypomnimy, że obaj zresztą przychodzili do Jagiellonii z Konwiktorskiej, tylko że obu dzieli prawie 20 lat różnicy, niemniej jednak na pewno mają swoje wspomnienia związane z występami czy w Polonii, czy chociażby w Jagiellonii Białystok, chociaż oczywiście Sławek jest cały czas naszym zawodnikiem i miejmy nadzieję, że jego kariera będzie się rozwijała tak dobrze, jak ma to miejsce do tej pory. Przypomnijmy, w tym sezonie w meczu z Górnikiem Zabrze występ Sławka, puszczony jeden gol do po przepięknym strzale Lukasa Podolskiego. Jagiellonia wygrała tamto spotkanie, a także dwa mecze w rozgrywkach o Puchar Polski, o ile występ przeciwko Odrze Opole, bardzo dobry w wykonaniu Sławka Abramowicza, a tak myślę, że o tym niechlubnym występie w Zielonej Górze wielu chciałoby zapomnieć, no ale to także jest niewątpliwie cenna lekcja samej pokory i odpowiedniego podejścia dla wszystkich zawodników, którzy w tym meczu uczestniczyli. Michał Samborski do Kamila Huczki. Kamil Huczko, przed nim zawodnik UKS-u. Kamil Huczko zbliża się do linii końcowej. Nie zdołał jednak piłki opanować. Kamil Huczko, teraz brawo Bartek Wiktoruk. Piłka przed polem karnym i znowu wprowadzający bardzo duży spokój Jakub Tosik. Ale także świetnie radzący sobie Oliwier Wojciechowski obok byłego zawodnika Jagiellonii Białystok. Oliwier, który walczy o miejsce w składzie, natomiast no, dodajmy, że ta rywalizacja, jeżeli chodzi o jego pozycję, środek pola w pierwszym zespole jest bardzo, bardzo duża, ponieważ no, Michal Saczek, Aurelion Ngoyamba, czy Nene, czy Taras Romańczuk, no to wszystko sprawia, że Oliwier musi, jak to się mówi, czekać na swoją kolej, no, a w tej chwili właśnie zyskuje to cenne doświadczenie. Przede wszystkim ogranie na poziomie drużyny rezerw. Teraz wślizg i będzie żółta kartka właśnie dla Oliwiera Wojciechowskiego. Oliwier, który jesienią, no może nie regularnie, ale notował występy na poziomie Ekstraklasy, przypomnijmy, asysta w domowym meczu z Radomiakiem przy bramce Marka Guala, no, a później jednak przegrywał rywalizację Oliwier, przede wszystkim teraz z zawodnikami takimi jak Michal Saczek, jak Nene, czy jak Taras Romańczuk, ale dodajmy także, że Oliwier jest sporo młodszy chociażby od takiego Tarasa Romańczuka, tak więc niewątpliwie jest to zawodnik, który cały czas się rozwija, no i od niego tylko zależy, na ile wykorzysta swoje szanse, swoje okazje. Będzie zatem rzut wolny na połowie Jagiellonii Białystok. Brawo teraz za skuteczną interwencję Michała Samborskiego, a zatem zawodnik, który jest piłkarzem ofensywnym, którego zadaniem, głównym zadaniem jest strzelanie goli. Także bardzo ofiarnie uprzedził nabiegającego na piłkę Aleksandra Ślęzaka. Nie pozwolił kapitanowi UKS-u na zgranie tej piłki, na to, aby doświadczony 30-letni zawodnik UKS-u tutaj doprowadził do jakiegoś zagrożenia pod bramką białostockiej drużyny.
jeszcze jedno dośrodkowanie, ale tym razem pewna interwencja Sławomira Abramowicza, który po tym zagraniu piłki przez Ricardo de Nascimento złapał ją w rękawice. Ajajaj, szkoda, nie udało się, bo była szansa na szybkie wyjście z akcją, szybkie wyjście z kontrą, ale tym razem ta piłka no, odbiła się od Michała Samborskiego, wyszła dosyć daleko, nie udało się naszemu napastnikowi tej futbolówki przejąć i ponownie teraz kolejny raz podana piłka do Kuby Tosika, który pełni funkcję takiego chociażby takiego stempla w drużynie łódzkiej. Stempel oczywiście nie mam na myśli jakiegoś chamskiego faulu, a takiego zawodnika, który musi postawić taki znak jakości na każdej piłce, że panowie, każda piłka przechodzi przeze mnie, a będę je później rozgrywał. I teraz dobre zagranie Bąkowicza w pole karne Jagiellonii Białystok. Tam jest de Nascimento, jeszcze Łabęcki, przed nim jest Wiktoruk i brawo Bartek, ale także dobrze Łabęcki do de Nascimento. I czy zdoła zawodnika UKS-u zacentrować jeszcze w pole karne? Tam był Dynel, ale piłka wychodzi poza pole gry i grę będzie wznawiać się Sławomir Abramowicz, ale zwracam uwagę na to kolejny raz, w jaki sposób zrodziło się to zagrożenie pod naszą bramką. Dobrze wprowadzenie piłki przez Bąkowicza z prawej strony boiska, co znaczy, kiedy prawy obrońca podpina się pod akcję ofensywną i tak było w tej sytuacji, kiedy to jego takie dosyć mocne, dobre zagranie w pole karne Jagiellonii sprawiło żółto-czerwonym sporo kłopotu, ale także skuteczna później interwencja defensywy w żółto-czerwonych koszulkach. I czyżby teraz znowu lepszy okres gry UKS-u? Brawo jednak tym razem dla naszej defensywy. Szymon Pankiewicz, ale przewracany przez Dynela, strzelec gola oczywiście, unosi ręce, jakby chciał przekazać sędziemu: nie, panie sędzie, przecież tu się nic nie wydarzyło, o czym my w ogóle mówimy? No ale sędzia mówi: hola, koleżko, nie ze mną takie numery. Faulowany był Szymon Pankiewicz, więc Jagiellonia przy piłce. Patryk Czerech. Ajajaj, no to jego takie prostopadłe podanie do Michała Samborskiego, przecięte przez Łabęckiego, będzie zatem tylko i wyłącznie wrzut z autu. Około 5, może no więcej, 10 metrów od środkowej linii boiska. Pada teraz przed polem karnym zawodnik Jagiellonii, Radosław Zyśk, domaga się jeszcze faulu od arbitra, ale sędzia niewzruszony mówi, że tam żadnego faulu nie było, a zatem piłka należy się UKS-owi, ponieważ to od Zyśka piłka odbiła się jako ostatnia, zanim znalazła się za linią boczną. Pankiewicz, Huczko. Kamil Huczko do środka, tutaj jest Oliwier Wojciechowski, ma na plecach rywala, ale radzą sobie z tym pressingiem Łodzian nasi zawodnicy. Jest Patryk Czerech do lewej strony, gdzie jest Szymon Pankiewicz. Niestety traci piłkę Pankiewicz na rzecz, chociaż szybko ją też odzyskał, tak więc będzie teraz szansa jeszcze. No, na koniec jeszcze wydawało się, że Pankiewicz zdoła minąć przeciwnika, zdoła dosyć łatwo wymanewrować Damiana Nowackiego, ale ten tylko lekko tak pchnął naszego zawodnika, kiedy ten już chyba składał się do takiego zagrania, dośrodkowania. W efekcie i Szymon, i piłka opuściły boisko, a zatem grę wznawia Tomasz Kucharski. I szybkie zagranie Kucharskiego do środkowej strefy boiska, tam jednak jest Patryk Czerech. Czerech do środka, do Huczki. Huczko schodzi z lewej strony. No ale sporo chaosu w tym momencie. W zasadzie Jagiellonia odzyska piłkę. Zagranie do tyłu. Kobus do Orpika. No już naciskany Orpik przez de Nascimento. Nie ma faulu, więc trzeba będzie szybko wracać, żeby nie zrobić sobie krzywdy w ostatnich minutach tej pierwszej połowy. De Nascimento czy Orpik? Ładne zagranie de Nascimento i centra w nasze pole karne. Piłka jednak przefrunęła nad poprzeczką, a także nad stojącym w linii 5 metrów Dynelem. A zatem po tym zagraniu Jowina Radzińskiego Sławomir Abramowicz spokojnie może ustawiać piłkę na linii 5 metrów, aby za chwilę wznawiać grę. I tak też czyni nasz bramkarz, a jednak nie bramkarz, a jednak uczynił to Dominik Kobus. Kobus do Pankiewicza.
O. Piłka w kierunku Zyśka. Walczy o piłkę Radosław Zyśka, ale także sprytniejszym okazał się Oskar Koprowski. Jeszcze Zyśk próbował naciskać na bramkarza, ale skuteczniejszym okazał się zawodnik ŁKS-u. I teraz De Nascimento do Tosika. Jakub Tosik na prawą stronę. Tutaj jest Bąkowicz i Bąkowicz centra w pole karne do Dynela, ale też dobrze interweniują nasi defensorzy. Więc jeszcze raz przy piłce zawodnicy ŁKS-u w 44 minucie. I kolejna centra, tam znowu jest Dynel. No zwróćmy uwagę, zawodnik wyższy nawet od Dominika Kobusa, więc niewątpliwie to może być groźna sytuacja. I jest bramka dla ŁKS-u w 45 minucie meczu. Zupełnie zaskoczony Sławomir Abramowicz, chyba nikt tutaj nie spodziewał się strzału, ale Grzegorz Glapka w 45 minucie zupełnie zaskakuje i naszą defensywę, i Sławomira Abramowicza. A zatem, jeżeli chodzi o Grzegorza Glapkę, zawodnik oznaczony numerem 7. Dla niego jest to 5. bramka w tym sezonie. Gra swój 14. mecz w wyjściowej 11. No i cóż, i Jagiellonia tak naprawdę dostaje gola do szatni. Sytuacja troszeczkę patowa, żeby tak mówiąc bardzo, bardzo oględnie, no ale pracował ŁKS na tą bramkę, pracował. Zawodnik urodzony w Chorzowie, wychowany k Stadionu Śląskiego, a później Akademia Lecha Poznań, Akademia Legii Warszawa, SMS Łódź, Piast Gliwice, a ostatnio także Pniówek. W tym sezonie, że to zaczynał sezon w Pniówku w trzeciej lidze i właśnie Glapka daje prowadzenie drużynie z Łodzi. No cóż, na pewno będą mieli sporo do pogadania sobie Jagiellończycy w przerwie meczu, bo ten gol, no dało się go uniknąć. Naprawdę można było go uniknąć, ale cóż powiedzieć, no teraz będziemy musieli gonić ten wynik w drugiej połowie. Ale oczywiście dodajmy, że w pierwszym meczu, który odbył się w Łodzi, no ale o tym za chwilę, bo teraz jest strata. Glapka, przed nim jest Oliwier Wojciechowski. Glapka. No i Oliwier Wojciechowski skutecznie zablokował przeciwnika. Będzie zatem grę wznawiał jeszcze Sławomir Abramowicz. Już 45. minuta wybiła. Zobaczymy, czy jeszcze pozwoli sędzia przeprowadzić jedną akcję żółto-czerwonym, czy za chwilę odgwiżdże i zaprosi obie drużyny na przerwę do szatni. Sławek Abramowicz natychmiast do Patryka Czerecha, Czerek zaś do... No właśnie, do kogo? Do... Pankiewicza, Pankiewicz zaś do Nikoły. Teraz jeszcze Dynel, będzie okazja. Dynel strzela! No, wyraźnie się rozochocił ŁKS w tych ostatnich sekundach meczu. Sekundach pierwszej połowy oczywiście. No, mógł prowadzić się tu jeszcze wyżej. A zatem też taka trochę niezrozumiała, pasywna postawa naszej defensywy, przede wszystkim środka pola, aby którzy zawodnicy nie zeszli do piłkarza oddającego strzał. Faulował, próbował, inaczej, próbował powstrzymywać zawodnika ŁKS-u Michał Samborski. Nie udało się to jednak. Będzie jeszcze ŁKS miał wrzut z autu. Dynel, to on będzie wrzucać piłkę zza linii bocznej. Obok niego także Jowin Radziński. I czy to Jowin Radziński, czy może ktoś inny otrzyma piłkę, o tym się za chwilę dowiemy. Piłka w naszym polu karnym. I sędzia kończy pierwszą połowę. Po 45 minutach ŁKS prowadzi w Białymstoku z Jagiellonią 2 Białystok i 2 do 1. Przypomnijmy, mecz zaczął się znakomicie dla żółto-czerwonych, którzy już w drugiej minucie objęli prowadzenie po golu samobójczym. Ale również szybko, bo w 7 minucie Dynel doprowadził do wyrównania w 45 minucie. Grzegorz Glapka, 20-latek z Chorzowa, daje prowadzenie łódzkiej drużynie. No i cóż, zobaczymy, jak na ten wynik zareaguje trener Adrian Siemiec. Dodajmy, że w tej chwili w wirtualnej tabeli, tak jak mówiłem, sytuacja Jagiellonii się nie zmienia, ona jest ósma, ale zmienia się sytuacja ŁKS-u, który w tej chwili doskakuje do Mławianki Mława i jeżeli ten mecz zakończyłby się wygraną Łodzian, wtedy zespół z Łodzi traciłby tylko 3 punkty do prowadzącej pogoni Grodzisk Mazowieckiej, a zatem sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zobaczymy, co się wydarzy w drugiej połowie. Ja Państwu dziękuję za pierwsze 45 minut. Słyszymy się za kwadrans. Emil Kamiński, Jaga TV.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten. Witam Państwa po przerwie. Czas na drugą połowę. Przypomnijmy, po 405 minutach Jagiellonia przegrywa z rezerwami ŁKS-u 1-2. Przypomnijmy, w tym meczu wszystkie gole strzelali zawodnicy ŁKS-u. Najpierw w drugiej minucie bramka samobójcza, a potem bramki Dynela, a także Glapki. I rozpoczęła się druga połowa. Chociaż nie rozpoczęła się druga połowa. Sędzia jeszcze... O, tak, teraz rozpoczęła się druga połowa. Sędzia bowiem nie włączył swojego stopera. Jagiellonia i ŁKS w drugiej połowie bez zmian, tak więc ani trener Adrian Siemieniec, ani trener Marcin Matysiak nie zdecydowali się na żadne roszady w składzie. A zatem Jagiellonia rozpoczęła drugą połowę w bramce Sławomira Abramowicz, na środku obrony trójka Czerech, Kobus i Orpik, na wahadłach Huczko z Pankiewiczem, w środku pola Wojciechowski i Wiktoruk, no i w ataku w przodzie trio Wasilewski, Zyśk i Samborski. Natomiast jeżeli chodzi o naszych adwersarzy, w drugą połowę weszli w składzie Tomasz Kucharski, Mateusz Bąkowicz, Aleksander Ślęzak, Grzegorz Glapka, Damian Nowacki, Oskar Koprowski, Ricardo Gonsalves do Nascimento, Łukasz Dynel, Jan Łabęcki, Jowin Radziński, a także Jakub Tosik. Przerwa w grze spowodowana tym, że na boisku leży Bartosz Wiktoruk. Powoli podnosi się, tutaj podnoszony jest przez Dynela. A zatem strzelec bramki wyrównującej dla ŁKS-u, to on zawinił przy faulu na Bartku. Ale na szczęście Bartek może kontynuować grę. I teraz Orpik do Czerecha. Czerech do przodu, tam jest Oliwier Wojciechowski, tam był także jeden z naszych zawodników, ale ostatecznie nie udało się naszym przejąć piłki. Dopiero teraz Dominik Kobus zablokował to podanie, już Wasilewski, ależ teraz dobre, ofiarna interwencja Bąkowicza i Tosik do przodu, do Glapińskiego. Glapiński faulowany przez Czerecha przy linii bocznej boiska. Stąd będzie zatem egzekwowany rzut wolny dla naszych adwersarzy. I przy piłce będzie Jakub Tosik, czy jednak podał piłkę Tosik Mateuszowi Bąkowiczowi. Bąkowicz zaś
do środka. I tutaj kapitan łódzkiego zespołu zgrywa piłkę wzdłuż linii bocznej. Bąkowicz skutecznie się zastawił, zablokował, nie pozwolił na to, aby Mikołaj Wasilewski odebrał mu piłkę. I zawodnicy łódzkiej drużyny ponownie atakują. Teraz może być groźnie. Sobociński, zablokowany jednak podanie, zablokowana piłka po podaniu Sobocińskiego. Teraz będzie jeszcze żółta kartka dla, zdaje się tak, dla Jakuba Orpika, który faulował zawodnika UKS-u, dokładnie Ricardo Donascimento. Dla Jakuba Orpika, grającego z numerem 6, dodajemy, jest to 8 żółta kartka, to oznacza, że Kuba nie zagra w kolejnym meczu rezerw Jagiellonii Białystok, oczywiście w kolejnym meczu ligowym. Niewątpliwie Kuba jest to zawodnik, który gra bardzo twardo, bardzo zdecydowanie. I jest to też pierwsza żółta kartka pokazana w tym meczu zawodnikowi jednej bądź drugiej drużyny. I będzie egzekwowany rzut wolny na połowie Jagiellonii Białystok. Jest Ricardo Donascimento, jest także stojący obok Jowin Radziński. Piłka w naszym polu karnym przetoczyła się wzdłuż linii oznaczającej właśnie to pole karne. Glapiński do Tosika. Tosik podaje Ślęzakowi. Ślęzak ma obok siebie Samborskiego. Tosik wycofał. Jest przy piłce Nowacki. Nowacki zaś natychmiast do Radzińskiego. Radziński ponownie do Nowackiego. I piłka przerzucona na połowę rywala wyszła za linię końcową. Mówiłem Państwu o tej wyjazdowej serii UKS-u 2 Łódź, który odniósł w delegacji 4 zwycięstwa, poniósł także 4 porażki. Najwyższe zwycięstwo Łodzian na wyjeździe 7-0 z Legią Warszawa. Poza tym Łodzianie w delegacji ogrywali chociażby Świtnowy Dwór Mazowiecki 2-0, 3 Pilice Białobrzegi, 3-1, dajmy, w Białobrzegach także Jagiellonia wygrała, zremisowała tam 0-0, a także ograli Concordię Elbląg 2-0, tak więc taka 4 zwycięstwa, chociażby to ta wygrana w Nowym Dworze ze Świtem na pewno musi robić wrażenie, tym bardziej, że Świt czołowa drużyna, ale to jeszcze niczym nie świadczy, teraz może być groźnie. Oliwier Wojciechowski strzela, zablokowana jednak piłka po tym strzale, jeszcze pada i jest rzut karny dla Jagiellonii Białystok po tym, jak faulowany był Szymon Pankiewicz w 50. minucie. Będzie zatem 11 dla żółto-czerwonych. Jak mówiłem, jest jeszcze żółta kartka dla zawodnika UKS-u 2 Łódź. Przypomnijmy, że pierwszy mecz obu drużyn, który został rozegrany w Łodzi, zakończył się wynikiem 2-2, tam 2 gole wtedy strzelił Maciej Bortniczuk i ta historia miała swoją ciekawą kontynuację, ponieważ niedługo później Maciek Bortniczuk trafił do pierwszej drużyny i najpierw strzelił gola w Opolu na wagę awansu Jagiellonii do kolejnej rundy rozgrywek o Puchar Polski, a także później strzelił gola w Lubinie, który dał Jagiellonii remis, dał Jagiellonii punkt na stadionie Miedziowych. I teraz przy piłce Mikołaj Wasilewski, czy Tomasz Kucharski? Mikołaj Wasilewski! Wasilewski! Broni Kucharski! Jeszcze Wasilewski! Gol! Gol! Jest 2-2! Brawo, Mikołaj Wasilewski! No już chyba taką stało się tradycją jagiellońską, że nie strzelamy karnego, ale go dobijamy. Tak było w ostatnich 2 meczach w Ekstraklasie. Najpierw Mark Gual, kiedy dobijał to swoje uderzenie w meczu z Górnikiem Zabrze. Potem, kiedy Mark Gual dobija uderzenie Jesusa Imaza. I teraz Mikołaj Wasilewski dobija własne uderzenie. Słabo uderzył. Był to zły strzał Mikołaja Wasilewskiego. Nie bójmy się tego powiedzieć, ale już dobitka pewna. A zatem mamy 2-2 od 52 minuty meczu. Mikołaj Wasilewski na 2-1. I dodajmy, jest to jego 8 bramka w tym sezonie. I z zawodników, którzy obecnie grają w Jagiellonii, bo oczywiście nie ma Maćka Twarowskiego, który przybywa obecnie na wypuszczeniu do Wieczystej Kraków. Mikołaj jest tym najskuteczniejszym zawodnikiem. No i teraz ruszył UKS z dużym animuszem. Będzie chciał UKS ponownie wyjść na prowadzenie, ale Jagiellonia zyskała na pewno wiatr w żagle po tym golu wyrównującym. No bo teraz jest punkt, tak jak mówiłem, w tej wirtualnej tabeli po pierwszej połowie UKS awansował na drugą pozycję. Jagiellonia dalej
dalej była ósma. I nawet przy tym remisie Jaga dalej będzie ósma, ale ŁKS już nie awansuje na drugie miejsce. Teraz będzie Wasilewski w polu karnym! Ajajajajaj, gdyby to uderzał od razu. Oczywiście mógłby fatalnie skiksować, ale mógłby też spróbować umieścić piłkę w bramce. Oj, ruszyła Jaga do tych ataków. Oj, rozochociła się od po tej bramce wyrównującej Mikołaja Wasilewskiego. I będzie jeszcze wrzut z autu w wykonaniu Kamila Huczki, ale też niedokładne przyjęcie Radosława Zyśka. Jeszcze motywuje swoich kolegów Bartek Wiktoruk. Dodajmy Jagiellonia Białystok, niepokonana od meczu z Sokołem Ostróda. Tak naprawdę od tamtej pory, od tego meczu z Sokołem, żółto-czerwoni nie wygrali tylko spotkań tutaj przy Elewatorskiej z rezerwami Legii Warszawa, kiedy mecz zakończył się wynikiem 2-2. Brzmi znajomo, prawda? A także feralnym meczem w Białobrzegach, gdzie zremisowaliśmy z Pilicą 0-0, ale tam nie wykorzystaliśmy rzutu karnego. A zatem na pewno żółto-czerwoni chcą podtrzymać tą serię tych meczów bez porażki. Dodajmy właśnie, średnia wieku wyjściowego składu 20 lat, nieco ponad 20, 20 i pół roku, a zatem taka można powiedzieć, oczywiście naciągając jedenastka młodzieżowców. Teraz wchodził w pole karne Szymon Pankiewicz, ale nie udało się zagrać dobrze piłki do Radka Zyśka. No ale nic z tego sobie nie robią Jagiellończycy. Teraz Sławek Abramowicz, dalekie wybicie na połowę rywala. To jest Mikołaj Wasilewski, wyższy o głowę od zdobywcy drugiej bramki dla Jagiellonii Białystok, kapitan Łodzian, czyli Aleksander Ślęzak. Wygrał tę główkę Ślęzak, ale piłka cały czas krąży między nogami defensorów łódzkiego zespołu. Już przy piłce jest Bąkowicz. Bąkowicz przed nasze pole karne, taka daleko zagrana piłka. Faulowany zdaniem sędziego był w tej sytuacji Damian Nowacki. No jeszcze kłóci się z sędzią bocznym nasz kapitan, czyli Mikołaj Wasilewski, ale wyraźnie pokazuje arbiter, że tu nie ma co się kłócić, tu po prostu trzeba grać, chociaż ten Mikołaj bardzo, bardzo ekspresyjnie wyraża swoje niezadowolenie. Będzie zatem piłka niedaleko narożnika boiska, tuż obok niej ustawieni Ricardo do Gonsalves, a także Jowin Radziński, który z nich będzie dośrodkowywać. Chyba Radziński, tak jest po jego dośrodkowaniu piłka w naszym polu karnym. Gol dla łódzkiej drużyny. I w tej chwili padli zawodnicy ŁKS-u i Jagiellonii. No mają pretensje, bo tam zderzyli się zawodnicy dwóch drużyn. No mam wrażenie, że sędzia troszeczkę nie panuje nad tym, co się dzieje na boisku, bo ruszyli Łodzianie, ruszyli zawodnicy ŁKS-u. Piłka wylądowała w naszej bramce, tak więc zdaje się, gol będzie zaliczony, ale no potężne zamieszanie. Kłócą się między sobą o tę sytuację piłkarze jedni i drudzy. Sławek Abramowicz powoli się podnosi, ale zawodnik ŁKS-u cały czas na murawie. Tak, gola strzelił grający z numerem 10, przynajmniej tak na to wskazuje, bo tam też znowu potężne zamieszanie powstało. Grający z numerem 10 Damian Nowacki, ale cały czas nie podnosi się zawodnik ŁKS-u. Łódź natychmiast przybiegł do niego sztab medyczny łódzkiego zespołu. Zaraz postaram się Państwu ustalić, kto to dokładnie leży na murawie. Nie jest na pewno Jakub Tosik. Na pewno Dynel jest na murawie. Czyżby to był, proszę Państwa, nie, Bąkowicz jest. Zdaje się, proszę Państwa, że opatrywany jest Koprowski, numer 15, ponieważ nie widzę, żeby stał tutaj w oczekiwaniu na wznowienie gry. No na pewno będzie sporo czasu doliczonego do drugiej połowy. No powoli sztab medyczny pomaga podnieść się podejrzewam Koprowskiemu, tak jak mówię, bo nie widzę numeru, a nie, przepraszam, Koprowski jest numer 15, jest, tak więc to nie chodzi o Koprowskiego. Przepraszam bardzo za wprowadzenie w błąd.
Chyba, proszę Państwa, jest to kapitan Aleksander Ślęzak. Tak, chyba tak. Tak, blond włosy, tak. Powoli kapitan łódzkiej drużyny opuszcza plac gry. No i teraz są żółte kartki. Żółta kartka dla Bartosza Wiktoruka. Podejrzewam za bardzo ekspresyjne wyrażanie swojego niezadowolenia. I teraz cóż, mecz jest bardzo ciekawy. Dla Bartka jest to trzecia żółta kartka w tym sezonie, tak więc Bartek nie był oczywiście zagrożony. Natomiast przypomnijmy, że już wykluczony w następnym meczu jest Kuba Orpik. Tymczasem Wiktoruk do przodu, teraz strata. No, zastanawiam się tylko, jak ta sytuacja, bo bramka bramką, gol stracony golem straconym, natomiast tam powstało bardzo mnóstwo takich niezdrowych emocji i oby zawodnikom jednej i drugiej drużyny udało się przede wszystkim opanować emocje, bo wiadomo, to nie jest nic dobrego i gdyby, nie daj Boże, oczywiście zaiskrzyło po raz kolejny, żeby tam nie, no po prostu gra się nie przeostrzyła, nie zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. No trochę się dziwię, że tylko żółtą kartką upomniany Wiktoruk, że bo tam w tym zamieszaniu naprawdę brało udział wielu zawodników i tak no chyba być może każdy jeszcze sobie ma w świadomości, że może sobie na taką jedną awanturkę pozwolić. Wasilewski do Pankiewicza. Pankiewicz obija przeciwnika. Jeszcze jest Pankiewicz, ale piłka wychodzi poza boisko. Będzie zatem gra wznowiona, a kapitan łódzkiej drużyny już na placu gry. I będziemy mieli pierwszą zmianę w 59. minucie. Z boiska schodzi Oliwier Wojciechowski, a w jego miejsce wejdzie Oskar Lipiński. Jest to młody zawodnik, 2005 rocznik, który niedawno obchodził swoje urodziny, a zatem Oskar, wszystkiego najlepszego życzymy Ci z tej okazji. Oskar Lipiński, który pomimo młodego wieku ma już za sobą dwa występy w drużynie rezerw w tym sezonie. 23 minuty w sumie uzbierane, tak więc teraz na pewno, znaczy dobrze, okej, może nie na pewno, bo nie życzymy mu tego, żeby musiał przedwcześnie opuścić boisko, ale wiele nam to wskazuje, że to może być jego najdłuższy występ w tym sezonie. Dostał pół godziny na to, aby się pokazać. Zobaczymy. Duży talent. Dobrze, bardzo dobrze mówił o nim jego pierwszy trener, wychowanek. Przede wszystkim Marek Wasiluk, który prowadził go w drużynie rezerw. Zawodnik typowany do tego, że być może w niedalekiej przyszłości zasili pierwszy zespół, będzie z nim trenował. Na razie tutaj zbiera doświadczenia w drużynie rezerw. Wiktoruk. No na pewno przyda się taki piłkarz, który potrafi wykreować akcję ofensywną, a właśnie takim kimś jest Oskar Lipiński, który nie jest typowym defensywnym pomocnikiem, nie jest taką typową szóstką, ale przede wszystkim jest zawodnikiem, który ma kreować akcję, a niewątpliwie Oskar ma do tego inklinację, żeby tworzyć akcje ofensywne. Faulował przed chwilą Szymon Pankiewicz. Jakub Tosik do Bąkowicza. Bąkowicz, wycofanie. I teraz kapitan łódzkiej drużyny, no piłka nie wyszła, proszę Państwa, za linię boczną. Teraz Wiktoruk, no niestety traci piłkę na rzecz Bąkowicza. Tosik, centra w nasze pole karne, tam jednak skuteczna interwencja Jakuba Orpika. Piłka wyszła poza boisko, będzie zatem wrzut z autu dla drużyny łódzkiego klubu sportowego. Zdobywca pierwszej bramki dla Łodzian, czyli Dynel, za chwilę wrzuci piłkę na boisko, prawdopodobnie w nasze pole karne. No musimy uważać, żeby nie dać się zaskoczyć, tak jak Polacy w spotkaniu z Czechami, tak się jednak nie dzieje. Teraz Dynel, obok niego Wasilewski, starcie strzelców dwóch goli na korzyść tego roślejszego, starszego z Łodzi. I raz jeszcze Dynel będzie tym wrzucającym piłkę w pole karne Jagiellonii, a może przed pole karne Jagiellonii, jednak nie, ta piłka już szybuje w naszej szesnastce, tam jednak skutecznie wypita przez Kobusa, jeszcze strzelał do Nascimento, ale został zablokowany, teraz nie trafił w piłkę jeden z jego kolegów i czy ruszy kontra Jagiellonii, jednak nie, przerwana ta akcja przez zawodników ŁKS-u, teraz Jagiellończycy przy piłce, przed własnym polem karnym, ale wysoki pressing naszych adwersarzy. Orpik do Samborskiego,
Samborski do Lipińskiego. Lipiński, świetne podanie w kierunku Zyśka. I Zyśk niestety traci piłkę w pojedynku z zawodnikiem ŁKS-u. Oskar Koprowski, skuteczniejszy od Radosława Zyśka. Więc raz jeszcze, Żmudnie Jagiellonia musi budować akcję od własnego, no od własnej połowy. Przy piłce Jakub Orpik do Dominika Kobusa. Kobus do Patryka Czerecha. Czerech. Jest Radosław, jest, przepraszam, Szymon Pankiewicz. Pankiewicz schodzi do środka. Pankiewicz, świetnie podanie do Lipińskiego. Lipiński, o, ładnie wraca się z piłką. Będzie rzut wolny dla Jagiellonii. Cóż, przed polem karnym, tak jak Państwu mówiłem, no ma smykałkę do takiego technicznego grania ten chłopak. Oskar Lipiński ładnie się teraz z piłką zabrał. Jeszcze poskrobany tutaj po piszczelach przez rywala. Oczywiście ewidentny faul, więc będzie miała Jagiellonia okazję do tego, żeby wyrównać. Jeszcze klepnął po plecach Bartka Wiktoruka, Mikołaj Wasilewski, więc chyba będzie wiadome, czego możemy się spodziewać. Bezpośrednie uderzenie, to jest dobra sytuacja dla Bartka Wiktoruka. Tuż przed bramką, odległość od bramki to jest może 18 metrów, może 17, to jest ten taki półokrąg przed polem karnym. Bardziej 17 niż 18. Zobaczymy zatem, jak zostanie ta sytuacja rozwiązana. No jest jeszcze mur, tu trzeba będzie na pewno precyzyjnie uderzyć, ale dobrze ma ułożoną nogę Bartek Wiktoruk. Zobaczymy, jak będzie w tej sytuacji. Bartek Wiktoruk jednak, piłka odbiła się od tego muru. Wychodzi, nawet nie wychodzi na rzut rożny, wyszła w aut, ponieważ skuteczny powrót do Nascimento nie pozwolił bowiem wychowanek Lechii Gdańsk na to, aby ta piłka wyszła poza plac gry, aby Jagiellonia zyskała rzut rożny. Będzie zatem wrzut z autu. Kamil Huczko przytrzymał jedną piłkę, teraz wziął drugą i zagrywa do Dominika Kobusa. Kobus zaś do Patryka Czerecha. Czerech do Pankiewicza. Pankiewicz do środka. Tutaj jest Bartek Wiktoruk. Wiktoruk ma obok siebie Kubę Orpika, ale wybiera Patryka Czerecha. Czerech do środka. Tu jest Radosław Zyśk. Zyśk. Co zrobi Radosław Zyśk? Wycofał do swojego rówieśnika, do Kuby Orpika. I to taka centra w pole karne, takie chyba trochę do nikogo zagranie, ląduje w dłoniach Tomasza Kucharskiego. I no, rówieśnik tego naszego duetu, czyli Kuby Orpika i Radosława Zyśka, wznawia grę. Walczy jeszcze Szymon Pankiewicz z przeciwnikiem, ale faulował Glapa. Faulowany, przepraszam, Glapka przez naszego wahadłowego. Chociaż szybko wróciła piłka pod nogi żółto-czerwonych. Teraz Bartosz Wiktoruk do Dominika Kobusa, ale znowu ten wysoki pressing naszych przeciwników, tak jakby chcieli wymusić stratę przez Jagiellończyków i przede wszystkim uspokoić mecz czwartą bramką, ale Jagiellonia no, musi dążyć do tego, żeby no, doprowadzić do wyrównania. Tu cały czas wynik jest na styku, 66 minuta, Jagiellonia 2, ŁKS 3. A zatem już 5 bramek padło dzisiaj przy Elewatorskiej. No sporo się dzieje, chociaż mam wrażenie cały czas, że to ŁKS kontroluje te wydarzenia boiskowe. Bo zwróćmy uwagę Państwo, jak to było. Najpierw Jagiellonia objęła prowadzenie. Szybko ŁKS doprowadził do wyrównania. Później ŁKS strzelił na 2-1. Jaga na 2-2, za chwilę ŁKS na 3-2. Zobaczymy, czy uda się Jagiellonii doprowadzić do wyrównania na 3-3. Tymczasem będą dwie zmiany w ŁKS-ie. Plac gry opuszczają strzelcy pierwszych dwóch goli, czyli Dynel, a także Glapka. A na placu gry meldują się grający z numerem 9 Jakub Piotrowski, a także z numerem 16 Jędrzej Zając. Jeżeli chodzi o tego drugiego, młody zawodnik, 18 lat, ale w tym sezonie 14 meczów dla ŁKS-u, 2 Łódź, wychowanek Raduni Stężyca w Łodzi od 2021 roku. No i ten pierwszy, czyli Jakub Piotrowski, zawodnik, który... Zawodnik, który w czerwcu skończy 21 lat. Tak więc ostatni sezon młodzieżowca w trzeciej lidze, jeżeli chodzi o Piotrowskiego. Zobaczymy, jak wykorzystają swoją szansę
ci piłkarze. ŁKS, trener ŁKS-u, trener Marcin Matysiak zdecydował się na zdjęcie dwóch ofensywnych piłkarzy, a zatem zobaczymy, jak z tą nową, z tymi nowymi zawodnikami będzie sobie radził jego zespół. Tymczasem Szymon Pankiewicz ruszył, ale musiał wstrzymać się, mając przed sobą właśnie jednego z tych wprowadzonych przed chwilą, konkretnie mając Jędrzeja Zająca przed sobą. I rozciągnięcie gry, przeniesienie ciężaru gry na prawą stronę, gdzie jest Jakub Orpich. Tymczasem do wejścia już gotowi, z tego co widzę. Na pewno jest gotowy Kacper Tabiś. A poza nim także, jeżeli dobrze mi się wydaje, tak, z placu gry schodzi na pewno Szymon Pankiewicz, więc podejrzewam, że w jego miejsce właśnie wejdzie Kacper Tabiś. Ponadto tak, z placu gry zszedł Kacper Tabiś, zszedł także Kamil Huczko. I tak, na placu gry na pewno witamy, no tak jak już mówiłem, Kacpra Tabisia. Tymczasem teraz strzelał jeszcze Dominik Kobus, ale po tym jego uderzeniu piłka przefrunęła nad bramką. Na pewno jest Eryk Matus, już widzę numer 11, czyli zeszło dwóch wahadłowych, weszło w ich miejsce dwóch. I także atakujący, czyli Mateusz Malec, na trener zdecydował się zdjąć Michała Samborskiego. Tak więc to są te trzy zmiany, tymczasem będzie groźnie w naszym polu karnym. Natomiast no, nawet w tej sytuacji zawodnik ŁKS-u Damian Nowacki nie strzelił gola w sytuacji sam na sam, chociaż był na wyraźnym spalonym. A zatem zobaczymy, jak odnajdą się na boisku nowi piłkarze. Dodajmy Mateusz Malec, sprowadzony przed tą rundą z drużyny Skry Częstochowa. Przepraszam. Zobaczymy, jak sobie będzie radził. Na razie, jeżeli chodzi o Malca, w tym sezonie częściej pełni funkcję rezerwowego. W zasadzie bym powiedział, jeżeli już pełni funkcję, to rezerwowego. Jest to jego trzeci mecz, dwa mecze z ławki rezerwowej, w sumie zebranych 50 minut. No zobaczymy, być może Mateusz będzie miał szansę, aby dzisiaj pokazać się na tle drużyny rezerw ŁKS-u. A zatem trener Adrian Siemieniec wykorzystał już cztery zmiany. Przypomnijmy, że wcześniej bowiem na plac gry wszedł Oskar Lipiński, no a teraz ta trójka, czyli Malec, Tabiś, a także Matus. Teraz w przodzie w starciu Mikołaj Wasilewski, ale Bąkowicz radzi sobie z wysokim pressingiem naszego zawodnika, naszego kapitana. Piłka wyszła w aut, a zatem grę wznawiać będzie Bąkowicz wyrzutem zza linii bocznej. Bąkowicz, daleki wyrzut w okolicy środkowej linii boiska. Teraz faulował jednak strzelca trzeciego gola dla ŁKS-u Patryk Czerech. I Bąkowicz. Bąkowicz, obok niego Tosik. No i zostawił piłkę Tosikowi Bąkowicz. Tosik do bramkarza. Kucharski przy piłce. Zagrywa do jednego ze swoich partnerów. Będzie wrzut z autu dla Jagiellonii Białystok. Jakub Orpik przewraca się. Przepraca się Oskar Lipiński. I oddał piłkę Lipiński Bartkowi Wiktorukowi. Wiktoruk do Czerecha. Czerech naciskany przez rywala. Czerech. Jest jeszcze Eryk Matus. No i brawo teraz Eryk Matus. Czy coś zdoła z tym zrobić nasz zawodnik, który, przypomnijmy, ma już za sobą debiut w pierwszym zespole w ubiegłym sezonie, w 2021 roku. Eryk
debiutował w Płocku, gdzie Jagiellonia przegrała wysoko 0-3. To już właśnie przy tym prowadzeniu Wisły 3-0 Eryk pojawił się na boisku, no i był to ten jego jedyny epizod w pierwszym zespole. Później trafił do Wigier Suwałki, z którymi miał awansować do pierwszej ligi. Przypomnijmy, Wigry przegrały baraże o pierwszą ligę. Wydawało się, że Eryk zostanie w Suwałkach, ale Wigry ostatecznie zrezygnowały z występów na trzecim poziomie rozgrywkowym. Ten sezon są w czwartej lidze. No a Eryk wrócił do Jagiellonii, wrócił do rezerw i szybko doznał kontuzji, w efekcie czego długo, długo wracał do siebie. Teraz właśnie walczy o to, aby tutaj pomóc naszej drużynie. W tej chwili przede wszystkim musi pomóc sam sobie, wracając do pełnej sprawności, ponieważ niewątpliwie ma on spore możliwości grania, jeżeli chodzi właśnie o grę ofensywną. Tymczasem Kasper Tabiś w polu karnym. Kasper Tabiś, Tabiś! I niestety nie ruszył do piłki Eryk Matus. Jeszcze jest Jakub Orpik. Orpik wymienia podania z Lipińskim. Orpik w polu karnym. Przewraca się... Przewraca się zawodnik Jagiellonii, Mateusz Malec, ale zdaniem sędziego oczywiście nie ma mowy o jakimkolwiek przewinieniu. Więc znowu ta piłka krąży między piłkarzami Jagiellonii. 74. minuta. Jagiellonia przegrywa 2-3 z rezerwami ŁKS-u. Teraz ofensywny rajd Patryka Czerecha. No brakuje takiego podejścia, chociaż teraz trzeba zwrócić uwagę na fakt, że ŁKS bardzo ciasno ustawiony na 30 metrze, tak jakby nie pozwalał Jagiellonii właśnie na takie rozwinięcie skrzydeł. Brakuje chyba takiego rozegrania, takiego kombinacyjnego pogrania w środkowej strefie boiska, a przecież tam są możliwości. Jest Bartek Wiktoruk, jest Oskar Lipiński, czy chociażby Kacper Tabiś, zawodnik, który przypomnimy, no w zeszłym sezonie rozegrał kilkanaście meczów w Ekstraklasie, chociaż wraca po bardzo, bardzo ciężkiej kontuzji, której doznał przecież podczas letniego zgrupowania w Kępie, kiedy zerwał więzadła podczas jednego z treningów. Długo, długo wracał w ogóle do treningów, jeżeli mowa oczywiście o Kacprze Tabisiu. Wydawało się, że będzie naciskał na pozycję czy prawo wahadłowego, czy prawego obrońcy, natomiast w obecnej sytuacji po prostu musi odbudować się, on musi odbudować swoją pozycję i przede wszystkim powalczyć. Myślę, że już w przyszłym sezonie o to, aby mieć swoją pozycję w drużynie, w pierwszym zespole, ale lepiej to uczynić poprzez dobre występy w drużynie rezerw. Rusza akcja Jagiellończyków. Jest Bartosz Wiktoruk. Wiktoruk do Matusa. Matus, no takie dośrodkowanie w kierunku Malca. Tam jest Kacper Tabiś. Jeszcze zagranie Orpika. Jeszcze strzela! Tam dobre było uderzenie Radka Zyśka po tym, jak piłkę w pole karne zagrał. Jak piłkę w pole karne przeniósł, przetransportował Jakub Orpik. Wydawało się, że uda się Radkowi oddać groźny strzał. No był to strzał groźny, ale chyba zbyt lekki, żeby jednak pokonać Tomasza Kucharskiego, chociaż piłka oczywiście zmierzała przy linii bocznej. A zatem będzie znowu groźnie. Będzie znowu trzeba budować akcję. Przede wszystkim trzeba będzie przyjąć piłkę, bo w ŁKS, zwróćcie Państwo uwagę, on w tej chwili nawet specjalnie nie kwapi się do budowania akcji ofensywnych. Wysoko próbuje atakować Zyśk. Jest Wasilewski, ale znowu mam wrażenie, jakby Jagiellonia nie próbowała tego wysokiego pressingu. Być może, nie wiem, boi się utraty czwartego gola, który jakby zupełnie zamknąłby już ten mecz. Chociaż z drugiej strony przegrać 2-3 czy 2-4 nie ma większej różnicy. Tymczasem Malec naciska na przeciwnika, faulowany jest Jakub Tosik, a to szczwany lis, on doskonale wie, jak się ustawić, jak się zestawić, żeby jednak dać się sfaulować, aby nie pozwolić rywalowi na rozwinięcie skrzydeł. 77. minuta już się rozpoczęła, ŁKS no już od prawie 20 minut prowadzi tutaj 3-2 z Jagiellonią Białystok. Zobaczymy zatem, jak będzie wyglądały te ostatnie, podejrzewam, 20 minut, ponieważ myślę, że spokojnie sędzia będzie w stanie doliczyć 5 minut do tego regulaminowego czasu gry. Przypomnijmy tę długą przerwę po tym, jak opatrywany był w naszym polu karnym Aleksander Ślęzak. To chwila po tym, jak ŁKS wyszedł na prowadzenie. Tymczasem żółtą kartką upomniany zawodnik ŁKS-u, zdaje się znaczony numerem 10, Damian Nowacki, czyli strzelec trzeciego gola dla łódzkiego zespołu.
Dominik Kobus do Patryka Czerecha. Patryk Czerech do Sławka Abramowicza. Abramowicz. Jest Orpik i zwróćcie Państwo uwagę, jak wysoko atakuje ŁKS. Znowu nie pozwala nam na spokojne rozegranie piłki na naszej połowie. I tego mi się wydaje brakuje w drużynie Jagiellonii w tym meczu, że atakujemy rywali zbyt małą liczbą zawodników. Tam w zasadzie w przodzie jest tylko Zyśk, Wasilewski. Brakuje mi chociażby podejścia takiego czy Matusa, czy może kogoś jeszcze. Teraz rusza Wiktoruk, ale co on ma zrobić, jak jest sam w przodzie tylko jeden Zyśk. Niestety nie udało się Bartkowi tej piłki dobrze przetransportować. I teraz rusza akcja Jagiellończyków. Jest Patryk Czerech jakby zaangażowany w grę ofensywną. Teraz podanie Matus. No tak. Czerech. No, zabawna sytuacja, ponieważ przed chwilą Gonsalves leżał na boisku, sugerując, że któryś z zawodników Jagiellonii nastąpił na niego, no ale szybko wstał, tak więc chyba nic tam poważnego się nie stało wychowankowi Lechii Gdańsk. Tymczasem Malec przepychał się, walczył o piłkę, no i wywalczył tę piłkę. Będziemy mieli wrzut z autu, chociaż oczywiście gra została oddalona od naszego pola karnego. Dominik Kobus do Patryka Czerecha. Patryk Czerech do Kuby Orpika. Orpik. Lipiński i teraz strata na rzecz Łodzian. I teraz dobre przejęcie piłki. Jest Malec. Malec wpada w pole karne. Malec! Ajajajaj! Teraz piłka nieuchronnie szła pod nogi. I będzie rzut karny dla Jagiellonii. Drugi faulowany zawodnik żółto-czerwonych. Zdaje się, czy nie, był to, zdaje się, Kacper Tabiś, numer 15. Żółta kartka jeszcze dla zawodnika ŁKS Łódź. I teraz pretensje. To jest Jakub Tosik przewinił. A zatem to jest aż niesamowite, że tak doświadczony zawodnik sfaulował. I znowu będzie Mikołaj Wasilewski. No zobaczymy, czy tym razem uda się Mikołajowi strzelić już za pierwszym razem. No Mikołaj, przy pierwszym strzale, przy pierwszej próbie dałeś nam sporo takich emocji. Zobaczymy, czy tym razem uda się doprowadzić za pierwszym razem do wyrównania. Mikołaj Wasilewski, jeżeli strzeli tego gola, dogoni Maćka Twarowskiego w liczbie zdobytych bramek w Jagiellonii Białystok, oczywiście na poziomie trzeciej ligi. Mikołaj Wasilewski, czy Tomasz Kucharski? Tomasz Kucharski, czy Mikołaj Wasilewski? Wasilewski, gol! Jest 3-3! Mikołaj Wasilewski! 80. minuta! Jagiellonia znowu doprowadza do wyrównania. A zatem no trochę, no jak ta drużyna, ależ tam jest team spirit. Zwróćcie Państwo uwagę, biegnie Mikołaj do kolegów z ławki rezerwowych. Jeszcze tam, wszyscy go tam poklepali. No kapitan, prawdziwy kapitan. Jest to zawodnik, o którym trener Siemieniec powiedział, takiego zawodnika każdy chciałby mieć. Trener Kobeszko powiedział o nim, od takiego gościa zacząłbym budowanie drużyny. Ale nie dlatego, że ma swoje walory piłkarskie, ale właśnie ze względu na niego charakter, na to jego nieustępliwość. I właśnie Mikołaj Wasilewski to prezentuje. Dzisiaj dwa gole. Jeden dobijając własny strzał z rzutu karnego. Drugim razem już się nie pomylił. Już wykorzystał jedenastkę. 81. minuta. I teraz trzeba uważać, bo zawsze w tym meczu ŁKS po tym, jak Jagiellonia strzelała gola, potrafił szybciutko odpowiedzieć. Najpierw w 7. minucie. O tym za chwilę, bo teraz piłka w naszym polu karnym. Wybija jednak Malec. Dokończę myśl najpierw w 7. minucie. Do wyrównania wtedy doprowadził niebędący już na boisku Łukasz Dynel. A w 50. zdaje się 6. minucie bramkę na 3-2 dla ŁKS-u strzelił Damian Nowacki. Ale w tej chwili mamy 3-3 od 79. Jak remisuje z ŁKS-em 3-3. Teraz znowu Kacper Tabi się w starciu z drugą piętnastką z ŁKS-u. No i teraz zwróćcie Państwo uwagę, jak wysoko siadł na Jagiellonii ŁKS. Nie chcąc za wszelką cenę odebrać piłkę, wyprowadzić jakąś akcję. 82. minuta, a zatem jeszcze ponad 8 minut plus to, co doliczy sędzia. Myślę, że spokojnie doliczy z 5 minut. Były zmiany, były przerwy spowodowane urazami. Były dwa rzuty karne, a zatem na pewno trochę tego było i no źle wyrzucony wrzut z autu, a zatem ŁKS za darmo odzyskał piłkę.
Na wysokości naszego pola karnego, cóż, trzeba będzie jakoś przetrwać tę nawałnicę, tą łódzką nawałnicę na naszej połowie, nie dopuścić do tego, aby Sławek Abramowicz już dzisiaj po raz czwarty skapitulował. Cały czas mamy 3-3, jeszcze piłka w naszej szesnastce. Tam są zawodnicy Jagiellonii, przede wszystkim Eryk Matus. Jeszcze takie wstrzelenie piłki w pole karne, pada deszcz, jest ślisko, a zatem nie kombinował Sławek Abramowicz, nie próbował nawet łapać tej piłki. Wysoko podchodził Jakub Tosik, ale teraz to Jaga przy piłce. I panowie, przede wszystkim spokojnie, spokojnie. Jest ten remis, może uda się zaatakować wygraną, a jak nie, no to trudno, będzie remis, mamy punkty, będzie punkt, ale najważniejsze, żeby nie dać się pokonać. Przypomnijmy, Jagiellonia właśnie od tego meczu w Ostródzie, gdzie przegrała 2-3 ze Spadkowiczem z drugiej ligi, pozostaje niepokonana i tylko dwa remisy, pozostałe spotkania zwycięskie, więc żółto-czerwoni tutaj naprawdę mają o co grać, mają o co się bić i ten mecz pod względem takim mentalnym, przecież gramy z drużyną bardzo doświadczoną, w której nie brakuje zawodników z bogatym CV, a jednak żółto-czerwoni właśnie swoim charakterem, to swoją nieustępliwością potrafią tutaj odpowiedzieć. Potrafili dwa razy skutecznie gonić wynik. Teraz Oskar Lipiński, zdaniem arbitra, faulował Gonsalvesa. A zatem powoli podnosi się z murawy zawodnik łódzkiej drużyny. No na pewno ten mecz sporo kosztuje Jagiellonię, na pewno jest to mecz, w którym nasza drużyna cierpi, w którym nasza drużyna dużo walczy. Wiadomo, ŁKS ma więcej tego doświadczenia, tego piłkarskiego obycia, ale kto powiedział, że Dawid nie może pokonać Goliata? 84. minuta, znowu centra w nasze pole karne, tam wygrywa Kacper Tabiś. Jeszcze będzie groźnie, ale teraz dobrze Mikołaj Wasilewski, chociaż sporo niedokładności przy tym rozegraniu przed naszym polem karnym. I znowu Łodzianie, nie wychodzą praktycznie w tej chwili z naszej połowy zawodnicy w czarnych koszulkach, ale zwróćcie Państwo uwagę na Malca, jak on atakuje, jak on podchodzi wysoko. Tego właśnie oczekujemy od zawodnika rezerwowego, żeby poszedł. Teraz jeszcze Radek Zyśk próbował naciskać na środkowego obrońcę, nie wyszło. Kuba Orpik nie próbował główkować, wiedział, że to może skończyć jakimś kiksem, bezpiecznie, w aut, na odbudowanie, aby nasza drużyna zdążyła wrócić na swoje pozycje, aby nie stracić jakiegoś głupiego gola. Mamy 85. minutę, tak więc może już zabraknąć czasu na wyrównanie. Walczą jeszcze Jagiellończycy, brawo Kuba Orpik, chociaż teraz takie wybicie na 17 metr pod nogi Gonsalvesa. Jeszcze jest Bąkowicz, rozegranie wzdłuż pola karnego, wzdłuż wszerz pola karnego, ale piłka cały czas poza jagiellońską szesnastką. Wycofanie do Ślęzaka, Ślęzak ponownie do Bąkowicza. Bąkowicz, ale piłka się odbija od Czerecha i brawo Radek Zyśk. Zyśk, tylko Radek, wyprowadź tę piłkę, nie strać jej w głupi sposób. Jest Malec, bezpiecznie i powoli wyprowadzają piłkę zawodnicy. Jest Wiktoruk atakowany, naciskany. I Bartek, ajajajajaj, tam już szedł, zdaje się, Kacper Tabiś. Można było w jego kierunku posłać podanie, ale zanim to nastąpi, będzie jeszcze zmiana w łódzkim zespole. Plac gry opuszcza Jakub Tosik, czyli ten zawodnik, którego obecność była dzisiaj bardzo widoczna, ale także zawodnik, który sprokurował rzut karny dla łódzkiego zespołu. Przepraszam, do Jagiellonii oczywiście, w łódzkim polu karnym, że tak to nazwijmy. W jego miejsce no, bardzo rosły, bardzo wysoki zawodnik, wyróżniający się swoimi warunkami fizycznymi. Jest to Ormianin, czyli Wache Mnatsakanyan. A zatem zobaczymy, jak rosły zawodnik, jak Wanemna Mnatsakanyan. 20-latek urodzony w Erywaniu, ale wychowanek ŁKS-u, który grał także w Orlętach Radzyń Podlaski, w Olimpii Grudziądz, a także tutaj niedaleko w Ruchu Wysokie Mazowieckie. Sprawdzi się dzisiaj na boisku przy Elewatorskiej. Dla Mnatsakanyana jest to, dodajmy, trzeci występ w tym sezonie, jeżeli chodzi o drużynę rezerw ŁKS-u. Do tej pory w dwóch meczach po 20 punktów. No teraz taki strzał w wykonaniu Patryka Czerecha, tak jakby Patryk chyba może liczył na jakieś takie złote uderzenie, tak zwane golden shot, ale tak się jednak nie stało. Naciskał jeszcze Kacper Tabiś na rywala, ale będziemy mieli tylko wrzut z autu i to na połowie boiska. 87. minuta.
Jakub Orpik do Oskara Lipińskiego. Kacper Tabiś do Oskara Lipińskiego. Lipiński zablokowany jednak nasz zawodnik i będzie tylko wrzut z autu dla Jagiellonii Białystok. 88 minuta. Coraz mniej czasu do zakończenia tego regulaminowego czasu gry. Podejrzewam, że jeszcze z 7 minut, 8 minut tego meczu przed nami, więc no, można jeszcze w tym czasie sporo zmienić. Orpik do Tabisia. Kacper Tabiś wypychany. Będzie kolejny wrzut z autu dla Jagiellonii. Oskar Lipiński, Kacper Tabiś. Teraz biegnie Jakub Orpik. Orpik, no teraz podanie, ale tak, to taki trochę siatkarski blok ustawiony, tylko tym razem przez zawodników ŁKS-u, którzy nie pozwolili, aby ta piłka minęła ten łódzki blok. Brawo teraz Dominik Kobus. Kobus w kierunku Malca. Jest jeszcze Oskar Lipiński. Dobrze do Mikołaja Wasilewskiego. Wasilewski, taka miękka wrzutka w pole karne. Tam jest jeszcze Malec! Ależ to obronił Tomasz Kucharski, ale jak tam się znalazł Mateusz Malec? To było coś niesamowitego. Zawodnik, który trafił do nas z Skry Częstochowa w tej Skrze, mało grał w pierwszej lidze, ale wcześniej w trzeciej lidze zbierał dobre recenzje, sporo strzelał goli. No i jednak ta jego przygoda z pierwszą ligą nie wyglądała tak, jak on by chciał. Teraz naprawdę świetnie się odnalazł. Wydawało się, że nic z tego nie będzie. A mamy rzut rożny. Jeszcze centra. Wiktoruk w pole karne ŁKS-u. Tam jest Czerech, ale przed polem karnym, przed bramką nie było już nikogo. Dopiero co się podnosi Zyśk. I już Matus do Wiktoruka. Wiktoruk centra w pole karne. Wiktoruk, tam jest Kobus, ale tam także są defensorzy ŁKS-u Łódź. I to oni nie pozwalają. Bąkowicz traci jednak piłkę na rzecz Matusa, ale teraz Matus też tak trochę nonszalancko faulowany jednak był także Mikołaj Wasilewski. Będzie jeszcze rzut wolny dla żółto-czerwonych, boczny sektor boiska, a Mikołaj Wasilewski pokazuje: panowie, spokojnie, spokojnie, uspokójmy grę, bo naprawdę nie przegrywamy. Byliśmy w gorszej sytuacji w tym meczu. Możemy oczywiście jeszcze powalczyć o wygraną i będziemy o to walczyć, ale naprawdę uspokójmy tę grę, aby nie doprowadzić do jakiejś głupiej straty bramki. Teraz będzie dośrodkowanie w pole karne ŁKS Łódź. 90 minuta, za chwilę wybije. Jeszcze 20 sekund, za chwilę dowiemy się, o ile sędzia przedłuży drugą połowę. Taka miękka wrzutka w pole karne, nabiegał na piłkę Kobus. Jeszcze jest Patryk Czerech. I będzie rzut rożny, zdaje się, tak jest. Jeszcze jest rzut rożny dla Jagiellonii. Bije brawo Dominik Kobus, jakby przeczuwając, że może być z tego jakieś zagrożenie pod bramką ŁKS Łódź. Czekamy na decyzję sędziego, bo już wybiła 90 minuta. 5 minut, czyli tak jak przewidywałem, czy 4 minuty. Ciężko powiedzieć z tej perspektywy, czy będą to 4 czy 5 minut. No nie wiem, w każdym razie na pewno jeszcze przynajmniej 4 minuty potrwa jeszcze to spotkanie. Centra w pole karne ŁKS-u, tam nie zdołał piłki przejąć Malec. I brawo, brawo, brawo Mikołaj Wasilewski. I żółta kartka dla Mikołaja Wasilewskiego za przeszkadzanie Ricardo do Nascimento we wznowieniu gry. A zatem jeżeli chodzi o Mikołaja Wasilewskiego, numer 21, jest to szósta żółta kartka w tym sezonie. A w drużynie ŁKS-u jeszcze dwie zmiany, jeżeli dobrze widzę. No sędzia mówi 21, ale 21 już dawno zszedł z boiska. Schodzi Ricardo do Nascimento. I schodzi z boiska także grający z numerem 11 Jan Łabęcki, a na placu gry widzimy numer, zdaje się, tak, numery 19 i 22, czyli Antoni Młynarczyk, a także Adrian Czepicki. 92 minuta tego meczu trwa już w tej chwili, a zatem jeszcze no jakieś 2,5-3 minuty grania. Tymczasem Czepicki, może być groźnie, ale brawa jednak dla Dominika Kobusa, który nie pozwolił, zablokował po prostu ten strzał. I teraz Lipiński, trochę chyba się podpalił Oskar, bo zagrywał chyba licząc na to, że tempo Usaina Bolta przyjmie w tej sytuacji Kacper Tabiś, a Kacper Tabiś teraz będzie wyrzucać piłkę zza linii bocznej, a zatem udało nam się jeszcze piłkę utrzymać dosłownie i w przenośni we własnych dłoniach.
dłoniach. Jakub Orpik, 92 minuta, jeszcze pokazuje. Panowie, podejdźcie dalej, podejdźcie, jeszcze, bo do was chcę tą piłkę skierować. Już jest Kacper Tabiś. Obija jednak nogi rywala. Będziemy mieli kolejny wrzut z autu. Który to już raz piłkę z za linii bocznej wrzucać będzie dzisiaj Jakub Orpik? Nie wiem, ale na pewno już po raz nasty, bo etatowy wykonawca tych stałych fragmentów, tych wrzutów z autu, jeżeli chodzi o tą prawą stronę boiska. Malec. Teraz Orpik wybija piłkę pod pole karne ŁKS Łódź. Tam teraz biegnie Oskar Eryk Matus. Wydawało się, że może być groźnie, ale mają pretensje do sędziego, bo uznają. A teraz Jagiellonia dostała teraz piłkę, można powiedzieć, w prezencie za darmo od konkretnie od Bąkowicza, który źle wznowił grę wrzutem z autu. 93 minuta, za chwilę rozpocznie się 94. Zobaczymy, do kogo pośle piłkę. No, posłał do Bartka Wiktoruka, nasz zawodnik. A jej teraz piłka tak skoczyła przed Malcem. Jeszcze przy piłce Łodzianie. No, trzeba szybko przerwać tę akcję, żeby tutaj nie zrobiło się jakieś niepowodzenie, jakaś krzywda, żeby się nie wydarzyła żółto-czerwonym. No zwróćcie Państwo uwagę na Patryka Czerecha. Jak on idzie? I jeszcze będzie może akcja Jagiellonii Białystok. No, zdaniem sędziego faulował w tej sytuacji Patryk Czerech. Nie wiem, gdzie tam był faul, szczerze powiedziawszy, w którym miejscu, ale sędzia stoi bliżej, więc nie będę oceniał pracy arbitra. Z mojej perspektywy faulu nie było, ale tak jak mówię, no ja jestem oddalony od miejsca na boisku o dobrych 20 metrów, sędzia stał 2 metry bliżej, więc podejrzewam, że miał lepszy ogląd tej sytuacji. 94 minuta, za parę sekund dobiegnie końca. Zobaczymy, czy jeszcze ŁKS zdoła rozegrać ten stały fragment gry, czy sędzia już zakończy to spotkanie. Piłka szybuje w polu karnym, Jagiellonii Białystok. Teraz groźnie, nie ma, brawo Sławek Abramowicz! Kapitalna interwencja w 94 minucie. Instynktowna obrona Sławka Abramowicza w ostatniej, podejrzewam, akcji meczu, bo za chwilę piłka poszybuje tutaj nad boiskiem i sędzia zagwiźnie po raz ostatni w tym meczu. Tak też się dzieje. Sławciu, brawo za tą interwencję z 94 minuty. No bo mielibyśmy naprawdę mocno skwaszone miny, gdyby ta piłka wpadła do siatki w 94 minucie, a tak Sławek instynktownie, w zasadzie na linii, zatrzymał piłkę i Jagiellonia kończy ten mecz z punktem. Cóż można powiedzieć o tym meczu? Szalone spotkanie i Jagiellonia, jeżeli nie umiejętnościami, to przede wszystkim charakterem, sercem. Mikołaj Wasilewski, no to jest to mocne, to takie żywe serce tej drużyny. To jest gość, którego nie da się nie lubić, ale to jest gość, który na boisku zostawia wszystko i dzisiaj zostawił wszystko. To jest punkt, bym powiedział, jego imienia. A zatem Mikołaj, dzięki. Sławciu, dzięki. Jaga, dzięki. 3-3. Takim wynikiem kończy się remis z ŁKS-em 2 Łódź. No i spójrzmy na tabelę. Jagiellonia, jak mówiłem, zostaje na 8 miejscu. 33 punkty. A ŁKS zrównuje się punktami z Unią Skierniewice. Ma 38 punktów. No i wyprzedza ich, ponieważ ma więcej bramek, ale Unia ma o 2 mecze więcej do rozegrania. Więc tutaj się oczywiście jeszcze wiele może zmienić. Jagiellonia remisuje po szalonym, naprawdę szalonym meczu. Pierwszy gol w drugiej minucie, już samobójczy. Potem bramki łódzkiej drużyny. Najpierw gol Dynela w 7 minucie. Później bramka Glapki w 45 minucie. Później Wasilewski na 2-2, dobijając strzał z rzutu karnego. Potem od razu, dosłownie chwilę później, Łodzianie na 3-2 i Mikołaj Wasilewski w 79 na 3-3. A zatem Jaga remisuje z ŁKS-em 2 Łódź. Przede wszystkim pozostaje drużyną niepokonaną od tego spotkania feralnego w Ostródzie z Sokołem. Ja Państwu bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas, za te szalone minuty, za ten szalony mecz. 6 bramek, sporo emocji, sporo ciekawych akcji, sporo walki, bo tak to trzeba określić. Jagiellonia z punktem, ŁKS z punktem, a ja się z Państwem bardzo gorąco żegnam w ten dosyć chłodny, deszczowy i mokre popołudnie przy Elewatorskiej. Z ośrodka treningowego Jagiellonii Białystok żegna się z Państwem Emil Kamiński, Jaga TV.
Partnerem relacji jest Polska Grupa Sklepów Spożywczych Horten.